chcę podziękować Sławkowi Wiatrowi, dyrektorowi Irkowi Bilowi, dyrektorowi mojej fundacji, którego tu nie ma, za ogromną pracę, którą wykonali, żeby Forum Postępu działało, rozwijało się. Chcę podziękować tym wszystkim, którzy uczestniczyli w organizacji spotkań, o których Sławek wspominał, w różnych miastach. Uważam, że to jest rzecz godna i podziękowań, ale także kontynuacji, dlatego że żyjemy w trudnych czasach, sytuacja lewicy nie jest łatwa, mówiąc wprost, każda tego typu inicjatywa intelektualna, inicjatywa programowa, ale także taka społeczna, ponieważ łączy ludzi, ponieważ daje nam okazję do spotkania, ma sens. Ja w tym swoim wstępie chciałbym się podzielić kilkoma uwagami, od razu chcę przeprosić, że one nie będą jakieś nadzwyczaj optymistyczne, czy takie prowadzące nas na szczyty i dające przekonanie, że oto wszystkie możliwości są przed nami otwarte. No bo najkrócej mówiąc, sytuacja lewicy w Polsce, jaka jest, to wiemy, ale ta sytuacja lewicy w Europie, ona jest trochę lepsza na innych kontynentach, mówiąc wprost, czy w Azji, czy w Ameryce Łacińskiej, no ale w tym naszej przestrzeni, z którą czujemy się związani najbardziej, ona jest po prostu dość mizerna. Ostatnie wybory francuskie pokazują właściwie upadek i groźbę całkowitego zaniknięcia, wręcz zniknięcia ze sceny politycznej socjalistów francuskich. Niewiele wróży, że Partia Pracy w Wielkiej Brytanii może odnieść sukces. No a po pierwszej takiej uzasadnionej moim zdaniem nadziei, że efekt Martina Schulza będzie działał i że pomoże socjaldemokracji niemieckiej w odzyskaniu pozycji, no, trochę jakby przygasł. Kolejne wybory landowe nie przyniosły sukcesów. Oczywiście cały czas nadzieję zachowujemy, no ale bądźmy realistami. Sytuacja socjaldemokracji austriackiej też nie jest łatwa i nie wiadomo, choć też przecież to są ciągle partie, które mają szansę i na władzę, i na wygrywanie wyborów. Ale jednym zdaniem, jesteśmy w tych czasach, w których lewica, szczególnie ta lewica zorganizowana, którą znamy, która jest partnerem dla naszych środowisk lewicowych od wielu lat, także w Europie, przeżywa istotne kłopoty. Oczywiście stąd potrzeba dyskusji, stąd potrzeba również szukania pomysłów, ale przede wszystkim też odpowiedzi, dlaczego tak się dzieje i co zrobić, żeby ten program, ten sposób myślenia, te wartości, którym sprzyjamy, które są fundamentem lewicowości, docierały do jak najszerszych rzesz społeczeństwa. No i to jest zadanie trudne, w polskich warunkach, jak powiedział, nadzwyczaj trudne. I na tym tle tylko kilka uwag wstępnych. Wiesz, wydaje mi się, że w naszym myśleniu musimy przyjąć, zaakceptować pewną tezę, która nie jest łatwa, ale chyba jest trudna przede wszystkim do odrzucenia. Otóż, że tak naprawdę żyjemy w XXI wieku. Tak naprawdę zmiana, która się dokonała, która się dokonuje na naszych oczach, powoduje, że to wszystko, co znamy z przeszłości, jest dobre i złe, ale jest już przeszłością. Że dzisiaj nie ma innego wyjścia, jak tylko oczywiście czując ten fundament historyczny i nie rezygnując z tego, co jest naszym wspólnym dorobkiem, ale trzeba jednak wszystkie te programy obliczać na miarę tych wydarzeń i tych oczekiwań, które są związane z XXI wiekiem, który, to już widzimy, jest inny, aniżeli wiek poprzedni. I on jest inny nie tylko dlatego, że dokonuje się zmiana i postęp, bo zmiana nie jest niczym specjalnym w historii cywilizacji, tylko że ta zmiana ma bezprecedensowe tempo. Tempo, które powoduje, że trudno się jakby zaadoptować tak szybko do tego wszystkiego. I ta zmiana w gruncie rzeczy ma ciągle nieznany horyzont. Znaczy, można wręcz powiedzieć, że ta zmiana będzie trwała, ona będzie bardzo szybka i ona będzie jeszcze głębiej zmieniała to wszystko, do czego przyzwyczailiśmy się, a więc struktury społeczne, a więc sposób komunikowania się, a więc systemy i sposób zorganizowania się politycznego i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że to jest bardzo istotne, żebyśmy rozmawiając o postępie, rozmawiając o przyszłości, no wzięli to pod uwagę. Żadna recepta, którą znamy w historii, właściwie dzisiaj się nie sprawdzi.
że trzeba szukać zupełnie nowych pomysłów, nowego sposobu komunikowania się. I to jest ta uwaga pierwsza. Gdyby zastanowić się, co z tego faktu, tej kolosalnej zmiany, która się dokonuje, wynika dla środowisk lewicowych, ja bym powiedział tak. Po pierwsze, my musimy zacząć poważnie rozmawiać o tym, co ten postęp naukowo-techniczny, ta rewolucja technologiczna przynosi z punktu widzenia konsekwencji społecznych, także konsekwencji politycznych. Dlatego, że nie ma już dzisiaj żadnej wątpliwości, że wszystko, co się wydarzyło w ostatnich 20 latach choćby, no, zmieniło choćby strukturę społeczną. Dzisiaj odwoływanie się do starego podziału, czy to klasowego, czy ideologicznego, lewice, prawice, no, wydaje się mało skuteczne. Dzisiaj mamy do czynienia z podziałem, który chyba trafniej można zdefiniować tak, że co pokazują wybory nie tylko w Polsce, ale choćby w Stanach Zjednoczonych czy we Francji, że dzisiaj mamy zarówno beneficjentów globalizacji, a więc tych, którzy potrafili się w tych nowych, zrewolucjonizowanych warunkach zaadoptować, i mamy tych przegranych, mamy tych outsiderów globalizacji, którzy występują przeciwko tej globalizacji, którzy głosują na partie populistyczne, którzy nie znajdują odpowiedzi. Widzieliśmy to w Polsce, widzimy to również gdzie indziej. Czyli ten pierwszy podział to jest właśnie ten na tych, którzy wygrali, i na tych, którzy przegrali w tych wielkich procesach. I oczywiście mówiąc globalizacja, nieco upraszczam, ale rozumiemy się, chodzi tutaj o to wszystko, co wydarzyło się w ostatnich 20 latach wraz z postępem naukowo-technicznym. Drugi podział, który również tego dotyczy i który na przykład bardzo moim zdaniem determinuje sposób komunikowania się politycznego, to jest podział na to, co jeden ze Zjednoczonych Amerykańskich, moim zdaniem, bardzo trafnie określił, na społeczeństwo digital native, czyli tych, którzy są już dziećmi świata cyfrowego, którzy urodzili się z iPadem w ręku i z iPhone'em przy uchu, i digital immigrants, czyli tego grona, tego pokolenia, do którego ja należę i sporo na tej sali, czyli tych, którzy korzystają z tych urządzeń, korzystają z tych możliwości, ale przecież to nie jest nasz świat, to nie jest coś, co wypełnia całkowicie, że tak powiem, nasze zachowania czy sposób myślenia. I oczywiście dzisiaj jeszcze te relacje między tymi dziećmi świata cyfrowego, a tymi imigrantami, jakimi my jesteśmy, są dosyć bezpieczne, bo to jest mniej więcej pół na pół. Ale przecież za 10 lat to już będzie 60-40 albo 70-30, czyli świat wyraźnie przechodzi w ręce tych dzieci świata cyfrowego. I to jest również zadanie dla partii politycznych, zadanie dla ruchów społecznych, jak z nimi rozmawiać, bo stary system rozmowy nie sprawdzi. Trzeci podział, który wyraźnie widać i który jest eksploatowany, jest w sposób absolutnie nie do zaakceptowania eksploatowany w Polsce, czyli w kraju, który ciągle zachowuje niezwykle homogeniczną strukturę społeczną, ale już na przykład we Francji ten podział jest rzeczywistym problemem, to jest podział na swoich i obcych. Czyli na tych, którzy jakby stanowią ten trzon społeczeństwa tradycyjnego, i tych przyjezdnych, których najłatwiej obwinić o wszystkie kłopoty i nieszczęście. I mówiąc zupełnie wprost, wydaje mi się, że dzisiaj opracowując programy, zastanawiając się nad tym, jak docierać do wyborców, ten podział, który w wielkim skrócie przedstawiłem, jest dużo bardziej istotny, aniżeli te tradycyjne podziały na klasę robotniczą i wiejską itd. Z tego wynikają, i druga kwestia, którą też chcę jeszcze powiedzieć, to jest pytanie o systemy polityczne, o to, w jaki sposób organizować. Otóż obserwując to wszystko, co dzieje się na naszym kontynencie, mam wrażenie, a nawet to nie jest wrażenie, a pewność, że doszliśmy do takiego momentu, w którym być może powiedzieć, że przeżywamy kryzys tej tradycyjnej, liberalnej demokracji jest przesadą. Dlatego, że gdy patrzymy na mapę świata, to rzeczywiście krajów, społeczeństw, które wyznają dzisiaj, czy przyjęły wartości świata demokratycznego, jest więcej niż kiedykolwiek w historii. Ale jeżeli patrzymy na ten nasz region, czy na tą Europę, na nasz kontynent, z którego te wartości wypływają, to wyraźnie widać, że instytucje demokracji liberalnej są w kłopocie, są w kryzysie. Że dotychczasowa metoda komunikowania się, dotychczasowa metoda rozmowy wyczerpuje się. Ja stawiam tezę, która z pewną
niepokojem, dlatego że widzę tutaj na sali przewodniczących partii politycznych, którym życzę jak najlepiej i partiom życzę jak najlepiej, ale mam dziwne wrażenie, że czas partii politycznych w dotychczasowym rozumieniu się kończy. Na naszych oczach się kończy. Że jakby przechodzimy w stronę dosyć efemerycznych lub bardziej zorganizowanych, ale ruchów społecznych, gdzie partie polityczne mogą być istotnym uzupełnieniem tej struktury, ale nie wydaje mi się, żeby wobec tego pokolenia cyfrowego można było dzisiaj sądzić, że można przyciągnąć tych ludzi do partii, włączyć do działalności partyjnej, do obecności na zebraniach, płacenia składek itd., itd. Mam co do tego zasadnicze wątpliwości. I jakby świadczy o tym, no pewien żywy eksperyment, który widzimy na naszych oczach, to jest Francja, gdzie tradycyjne partie, które od 50 czy prawie 60 lat porządkowały scenę polityczną, znalazły się w tarapatach, to jest mało powiedziane, a w krótkim czasie ruch, oczywiście, który ma swojego wyrazistego lidera i który odpowiedział na te antypartyjne, antyestablishmentowe nastroje, zdobył pozycję prezydenta, może nawet zdobędzie większość parlamentarną, to jest zjawisko, które obawiam się może być nieodwracalne. I to stawia zasadnicze pytanie przed partiami politycznymi, no więc co robić? Czy trzymać się tego, co jest, czy jednak szukać nowego sposobu na rozwój poprzez otaczanie się, czy poprzez włączanie się do szerszych ruchów społecznych, które nie są aż tak programowo zorientowane, no ale jednak budują, czy tworzą jakieś wspólne emocje. Z tym związana jest kwestia komunikowania się. Co do tego nie mam żadnej już dziś wątpliwości, że tradycyjne sposoby komunikowania się politycznego z elektoratem również się wyczerpują. Debaty, długie artykuły, dyskusje. To oczywiście nie ma zniechęcać Państwa do udziału w dzisiejszej dyskusji, bo to, co mówię, jest wyjątkowo kontrproduktywne. My siedzimy na sali po to, żeby dyskutować, a przychodzi były prezydent i mówi, że to nie ma sensu. Nie, to ma sens na pewno dla naszego grona, bardzo wielki sens. Natomiast obawiam się, czy w tym młodszym pokoleniu to jeszcze ma sens. Ja pamiętam swoje spotkanie ze studentami, prawda, amerykańskimi, którym tłumaczyłem, że nie da się przecież poprzez Twitter przedstawić dojrzałej koncepcji polityki zagranicznej, czy polityki społecznej, czy czegoś innego. I jeden z młodych studentów w ogóle bez zażenowania powiedział, ale panie prezydencie, dlaczego Twitter? Niech pan używa Facebooka. To mam wyjaśnić więcej. No więc dylemat dzisiaj jest taki, czy Twitter, czy Facebook, ale przecież zauważcie fenomen, który się zdarzył i który moim zdaniem stawia pod znakiem zapytania właśnie te dotychczasowe formy komunikowania się, to jest debaty według zgodnej opinii w Polsce, prezydenckie debaty, wygrał Bronisław Komorowski, prezydentem został Andrzej Duda. Debaty trzy w Ameryce wygrała Hillary Clinton, prezydentem został Donald Trump. Ja jeszcze ciągle nie stawiam tezy, że żeby wygrać wybory prezydenckie trzeba przegrać debaty. Nie, tak daleko nie idzie. Ale że nie oznaczają one za wiele i że nie odgrywają istotnej roli, no, taką tezę stawiam. Taką tezę stawiam i uważam, że to jest ten moment, w którym jesteśmy. A więc nasza rozmowa ma też ten wielki sens, że coś na naszych oczach się zmienia i zmienia się nieodwracalnie. Ale żeby nie był taki tylko smutny i żeby coś zaproponować jednak pozytywnego, to w moim przekonaniu my mamy jako ruchy lewicowe, ruchy postępowe, pewien zakres spraw, które ciągle są aktualne i które moim zdaniem będą mogły odegrać istotną rolę w naszym kontakcie z wyborcami, z różnymi społecznościami. Pierwsza to jest, to już wspomniałem, my musimy dokonać wielkiego wysiłku intelektualnego i powiedzieć, co zrobić, aby ten postęp naukowo-techniczny, ta wielka rewolucja, która się dokonuje, miała swój społeczny, pozytywny wymiar. Znaczy, co zrobić? My musimy po pierwsze te zjawiska obserwować i dążyć do tego, żeby znaleźć pozytywne odpowiedzi. Dam krótki przykład. Otóż za chwilę, za moment, będziemy mieli prawdopodobnie eksplozję tak zwanej sztucznej inteligencji, która oznacza, że prawdopodobnie 60% ludzi dziś zatrudnionych w administracji publicznej, w bankowości będzie już do niczego niepotrzebne. Ponieważ te komputery będą potrafiły rozmawiać z klientami, będą robiły to 24 godziny na dobę, nie zdenerwują się, nikogo nie obrażą, nie pomylą się w rachunkach, będą działały na czas, chyba że jakiś haker je wyłączy, to jest inny temat.
ale to jest moim zdaniem wielka rzecz, żeby nadać temu postępowi ten wymiar etyczny, wymiar człowieczy. I sądzę, że to jest właśnie zadanie sił progresywnych, żeby nie zgodzić się na to, że to są, bo są to procesy nieodwracalne, ale żeby pokazać, że one jednak czemuś mają służyć, że one powinny, powinny nam pomóc w rozwiązywaniu tych problemów, przed którymi ludzkość stała i stoi, takich jak nierówności, jak bieda, jak zagrożenia środowiska i tak dalej. Druga rzecz to jest globalizacja. Oczywiście globalizacja jest także w moim przekonaniu zjawiskiem nieodwracalnym. Populiści, którzy dzisiaj są przeciwko globalizacji, oni no, trochę działają na zasadzie zawracania kijem Wisły. Nawet jeżeli przyjąć, że w najważniejszych krajach świata populiści na czas jakiś zapanują, to oni co najwyżej mogą ten proces nieco spowolnić. Oni mogą włożyć kij w szprych, oni mogą, zresztą przy wielkich kosztach tego i wielkim ryzyku, doprowadzić, że niektóre procesy nie będą tak szybko szły, ale to nie zmieni faktu, że ta globalizacja będzie miała swój dalszy ciąg. Co w związku z tym powinny robić siły progresywne, postępu, lewicowe? No, to co kiedyś staraliśmy się robić w dawnych czasach, są ci bojownicy o tą sprawę, tak jak walczyliśmy o socjalizm z ludzką twarzą, to dziś pora na walkę o globalizację z ludzką twarzą. O globalizację, która będzie spełniała podstawowe oczekiwania społeczne, która właśnie nie będzie pogłębiała tych wszystkich negatywnych zjawisk, z którymi mamy do czynienia. Kwestia następna, która pozostaje niezwykle aktualna i która moim zdaniem powinna być jednym z głównych motorów działania nowoczesnej lewicy, to jest walka z nierównościami społecznymi i ekonomicznymi. One w ostatnim czasie wzrosły i to jest nawiązanie do tradycyjnego kanonu wartości lewicowych, ale rzeczywiście nierówności społeczne są tym tematem, który nie może zniknąć. To nie może być tylko powiedzenie, że jesteśmy przeciw. To musi być oparte o pewien konkret taki jak właśnie bardziej sprawiedliwy system podatkowy, jak troska o zapewnienie miejsc pracy dla ludzi, szczególnie dla młodych ludzi i tak dalej. To są mało tego przecież. Nierówności społeczne nie oznaczają tylko kwestii fiskalnych czy podatkowych. One oznaczają na przykład równość czy sprawiedliwość dostępu do służby zdrowia, do edukacji, możliwość wyrywania ludzi z patologicznych środowisk. To jest kwestia postępu, który dokonuje się wobec zacofanej czy ekonomicznie, czy społecznie prowincji, czy regionów. A więc to też jest niezwykle istotne. Kolejne dwa, już ostatnie tematy, które chcę podrzucić Wam jako ważne do rozpatrywania przez nowoczesną lewicę, to jest kwestia oczywiście dokończenia emancypacji kobiet. Podkreślam, dokończenia emancypacji kobiet. Ten proces, który świat zawdzięcza w dużej mierze środowiskom postępowym, środowiskom lewicowym, jest bardzo, bardzo niedokończony. Oczywiście on jest niedokończony w świecie, jeżeli spojrzymy na przykład na niedostatki edukacji wobec kobiet w Afryce czy w Azji, to ciągle jest przełom, ale w Europie także. To jest kwestia dostępu do edukacji, to jest kwestia właśnie szansy na macierzyństwo, które nie niszczy szans zawodowych kobiet. To jest kwestia walki z przemocą wobec kobiet, wykorzystywaniem i tak dalej. To jest cały zestaw spraw, który musi być na sztandarach lewicowych. I więcej Państwu powiem, to dokończenie emancypacji nie jest zadaniem na jedną kadencję. Moim zdaniem to jest proces, w którym świat będzie jeszcze borykał się dziesiątki lat i to ktoś musi podjąć. Tego nie ma powodów oddawać wyłącznie środowiskom feministycznym, czy środowiskom genderowym, czy jakbyśmy je nazywali. To jest kwestia, która powinna być jednym z filarów działania postępowej lewicy właśnie w tej cywilizowanej, rozwiniętej, bogatej Europie. I ostatnia kwestia, która moim zdaniem również jest zjawiskiem nieodwracalnym i która musi mieć swoją pozytywną, postępową odpowiedź, to jest kwestia migracji. Proszę Państwa, procesy demograficzne mają swoją inercję, ale ta inercja oznacza nie mniej, nie więcej, że w ciągu najbliższych dziesiątków lat nic tutaj się nie zmieni. To oznacza, że z jednej strony będziemy mieli starzejące się, zamożne społeczeństwa w Europie czy w świecie, Polska też już do nich należy, a z drugiej strony będziemy mieli demograficzny boom w wielu miejscach, takich jak Afryka i tak dalej. Co to oznacza? No to oznacza, że świat jest skazany. To można lubić, nie lubić. Ja się tego nie boję, no ale są tacy, którzy się boją. Świat jest skazany na multikulturowość. Świat jest skazany na multireligijność. Świat jest skazany na otwartość.
I tego nie zatrzymamy. To możemy oczywiście wprowadzić tu jak najwięcej elementów cywilizowania tego procesu, więc kontrola zewnętrzna granic, więc lepsza informacja o tym, kto przyjeżdża, więc odsiewanie tych, którzy są bandytami, kryminalistami i tak dalej. Na marginesie wszystkie działania kryminalne związane z procesami migracyjnymi mają swoje źródła w zamożnych społeczeństwach europejskich. Żadna mafia nie jest mafią wyłącznie zewnętrzną. Wszystkie mafie mają swoje oparcie o tych starych, że tak powiem, tradycyjnych Europejczyków. No ale skoro zjawisko migracji jest zjawiskiem nieodwracalnym, więcej, ono będzie ekonomicznie i społecznie niezwykle użyteczne i oczekiwane. Także w Polsce, dlatego że starzejące się społeczeństwo i społeczeństwo mobilne, skoro 2 miliony Polaków wyjechało za granicę po wejściu naszym do Unii Europejskiej, to przyjechali tu Ukraińcy, ale ich za chwilę może być mało, szczególnie po daniu szansy na ruch bezwizowy dla nich. Będziemy musieli szukać ich gdzie indziej. Więc kwestią tylko czasu jest, kiedy polska gospodarka, polskie życie społeczne będzie tych przyjezdnych wymagało. Choćby po to, żeby można było zapełnić te luki w systemie opieki nad starymi ludźmi itd. itd. I dzisiaj ten temat jest oczywiście zawłaszczony przez populistów. Populiści działają wobec innych sił na zasadzie takiego szantażu bezpieczeństwa, szantażu strachu, bo przecież to nie jest żaden szantaż moralny. W Polsce przybiera to karykaturalny wymiar, dlatego że Polska jest rzeczywiście krajem, gdzie my walczymy z emigrantami, gdzie rząd walczy z emigrantami, nie mając emigrantów, nie mając ani uchodźców, ani przyjezdnych. Czymś, co jest rzeczywiście, i tu się zgadzam z jedną z wypowiedzi Włodka Cimoszewicza, nas to degeneruje moralnie, jeżeli my mówimy, że nie jesteśmy w stanie przyjąć 7 tysięcy osób w kraju, gdzie jest 3,5 tysiąca gmin i 10 tysięcy parafii. Islandia zgodziła się przyjąć 10. Ale to pokazuje jakby bezmiar hipokryzji w tej naszej debacie. No ale to nie zmienia faktu, że temat migracji, temat otwartości i temat multikulturowości musi być jednym z najlepiej przemyślanych przez środowiska postępowej lewicy, dlatego że to będzie. I to będzie ta, i mało tego, w tym szantażu, o którym zacząłem mówić, jest bardzo niebezpiecznie ustawiona linia podziału, ponieważ dzisiaj, i to robią wszystkie siły populistyczne, to jest język pani Le Pen we Francji, to jest ostatnie wystąpienie pani Szydło w polskim Sejmie, to jest koncepcja taka, że jeżeli jesteś za otwarciem się na uchodźców, to znaczy jesteś przeciwko bezpieczeństwu państwa. To jest bzdura, ale tak dzisiaj jest ustawiane. My jesteśmy za bezpieczeństwem naszego kraju, my jesteśmy za bezpieczeństwem obywateli, a wy nas wiedziecie do jakiejś awantury, do jakiegoś nieszczęścia, co jest moim zdaniem tym właśnie dramatycznym szantażem. Więc rozmawiając o migracji, o tym zjawisku, jak powiedziałam, w moim przekonaniu nieuchronnym, trzeba zastanowić się, co zrobić, aby oczywiście mieć tą kontrolę zewnętrzną, aby walczyć z tymi zjawiskami kryminalnymi czy terrorystycznymi, ale także nad rzeczą dużo bardziej poważną. Co zrobić, żeby w kraju, do którego ci uchodźcy przyjeżdżają, można było zapewnić im asymilację, która jest koniecznością, ale bez jednocześnie utraty tożsamości. To jest zadanie na Nagrodę Nobla, mówiąc szczerze. Jak to pogodzić, żeby te dwa elementy, zachowanie tożsamości, a jednocześnie asymilacja mogły następować. Ale to jest też temat, od którego nie uciekniemy i który moim zdaniem w myśleniu postępowym o przyszłości powinien nam towarzyszyć. Ponieważ mój przyjaciel od tylu lat, Sławomir Wiatr, nerwowo patrzy na zegarek, a ja go znam, w związku z tym on mi daje znaki, że ja powinienem kończyć. Czynię to niniejszym i chcę powiedzieć tak. Przed nami ogrom pracy, ponieważ na żadną z tych kwestii, które tutaj ledwo zasygnalizowałem, gotowych, przygotowanych odpowiedzi nie ma. Na szczęście te dyskusje toczą się nie tylko w Polsce, one się toczą w Europie, one się toczą w środowisku socjalistów, socjaldemokratów europejskich. Niektóre z tych rozmów, z tych dyskusji są całkiem zaawansowane. Widzę, że tu za chwilę będzie moderować rozmowę Ania Skrzypek, która jest jedną z osób najbardziej zaangażowanych w to poszukiwanie odpowiedzi na niezwykle trudne pytania. Mamy też tu swoją lekcję do zrobienia, powinniśmy wnieść swój wkład. Oczywiście te kwestie na poziomie bardzo ogólnym powinny być również przełożone na odpowiedzi na nasze bieżące potrzeby polityczne, na naszą sytuację, tylko apeluję na koniec do kolegów, koleżanek, kolegów, którzy zajmują się tą polityką,
nie tak z boku i nie tak trochę ex katedra jak ja w tej chwili. Skorzystajcie z czasu, który generalnie nie jest dobry, ale jak wszystko na świecie złe ma pewien element nadziei. Otóż jesteście w opozycji i nie sądzę, żeby groziło wam szybkie przejęcie obowiązków rządzenia i władzy. I to jest oczywiście smutne i przykre trochę. Ale to daje okazję, żeby o tym wszystkim naprawdę poważnie pomyśleć. I pomyśleć bez tych ograniczeń, że jutro czy pojutrze trzeba będzie to wykonywać. I bez też tego strachu, że jak to się odbije na naszych słupkach. Czy to wzrośnie nam o pół, czy spadnie o jeden. Dlatego, że to są kwestie, które moim zdaniem uczciwie podniesione, intelektualnie przemyślane i przedstawione opinii publicznej będą budować wasz autorytet i wasz prestiż. I będą was budować jako formację polityczną, która naprawdę wszystko to przetrawiła i wie, co trzeba zrobić w kwestiach, które, jak powiedziałem, są nieuchronne, które tak czy inaczej się zdarzą, bo świat w takim kierunku zmierza przy dużym poziomie niepewności, chaosu i tak dalej, wszystkiego to, co możemy obserwować. Także dziękuję organizatorom tych forów za ich wysiłek, a jednocześnie proszę polską lewicę, aby tą lekcję domową odrobiła nie czekając i żebyśmy rzeczywiście mogli zaproponować w niedługim czasie, nawet jeżeli nie do wykonania dziś program, to program, który będzie dojrzały, będzie rozumny i będzie dawał szansę odzyskiwania autorytetu środowiskom postępowym, środowiskom lewicowym w najbliższym czasie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, z Aleksandrem Kwaśniewskim to jest tak, że się umawiamy na określoną godzinę i coś się zdarza. To nie jest to, że Aleksander jest niepunktualny, tylko coś się zdarza. Dzisiaj zdarzyło się doniesienie ze Stanów Zjednoczonych, ale jest druga rzecz, która nie ułatwia współpracy na tego typu konferencjach z Aleksandrem. Mianowicie umawiamy się na czas wystąpienia i mają to, ja obserwuję to od dłuższego czasu. Aleksander nigdy nie trzyma się tych ram czasowych, ale mówi tak interesująco, że przede wszystkim słuchacze, audytorium jest szczęśliwe, więc wcale mu nie pokazywałem, że ma kończyć. Doszedłem do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem, żeby jakoś trzymać się w reżimie czasu, to żebym ja skrócił to, co chciałem Państwu powiedzieć. A chciałem Państwu zaprezentować projekt Tożsamość Lewicy. Tak się będzie, tak jest tytuł również pierwszego panelu plenarnego. Jest to projekt, do którego dojrzewaliśmy długo i który przy wsparciu, wiecie już kogo, Europejskiej Fundacji Studiów Postępowych, Fundacji Aleksandra Kwaśniewskiego rozpoczęliśmy w ubiegłym roku. Projekt, który skupia się na dwóch pojęciach i opisie stanu, kondycji i drogi, którą przechodziła polska lewica w całym okresie transformacji. Dlaczego tak nazwaliśmy ten projekt? Bo niezależnie od tego, co wszyscy wiemy, czujemy i o czym mówił przed chwilą Aleksander, a mianowicie od tego, że zmieniają się okoliczności, konteksty, w których prawie się politykę, w których ludzie organizują się w partie polityczne, zmieniają się systemy komunikacji, które czynią, że dzisiaj debaty na wielkich salach z wielkimi agitatorami w rolach głównych jakby w mniejszym stopniu są instrumentem mobilizacji opinii publicznej, mobilizacji i motywowania ludzi do wyrażania określonych postaw i interesów społecznych. Ale istnieje bardzo silna korelacja między tymi dwoma pojęciami. Tożsamość to są najogólniej rzecz biorąc te wszystkie cechy, które powodują, że dana organizacja, środowisko jest razem, tworzy jakiś rodzaj wspólnoty. To są aspekty aksjologiczne, to są aspekty emocjonalne. Wspólnota celów. To opisuje się w pojęciu tożsamości. Więc jest to obraz organizacji tworzonej w niej samej i opisującą też takie elementy jak kulturę korporacyjną i tak dalej.
Natomiast wizerunek to są te cechy, które przypisuje nam otoczenie społeczne. To bliższe i dalsze otoczenie społeczne. To są te wszystkie cechy, którymi jak jesteśmy postrzegani. Jako sympatyczni, niesympatyczni, poważni, niepoważni, odpowiedzialni, nieodpowiedzialni, ideowi, nieideowi, etyczni, nieetyczni i tak dalej, i tak dalej. Istnieje między tymi dwoma pojęciami, tymi dwoma obszarami bardzo istotna korelacja, jest to przedmiotem, powiedziałbym, elementarnego kształcenia menedżerskiego, że nie da się ukształtować wizerunku organizacji, partii politycznej, środowiska, jeśli wizerunku innego, sprzecznego z tym, jaka jest tożsamość tej organizacji. My możemy wiedzieć, że w naszym środowisku, w naszej organizacji różne rzeczy trzeszczą, ale byśmy próbowali opisać, pokazać się na zewnątrz, otoczeniu społecznemu, jako organizacja pełna cnót, wyłącznie cnót i zalet. Ten długofalowo taka kombinacja jest niemożliwa. Istnieje ta silna korelacja, która czyni, że tożsamość organizacji ma istotny wpływ na jej wizerunek. Drugą istotną kontekstem, dlaczego ten projekt tak nazwaliśmy, jest to, że zarówno tożsamość, jak i wizerunek organizacji można zbadać i opisać za pomocą instrumentów badawczych, socjologicznych, ilościowych i jakościowych. I takiego właśnie trudu się podjęliśmy przy wsparciu dwóch fundacji, których logo macie Państwo oświetlone na billboardzie. Zaprosiliśmy przede wszystkim do udziału w wywiadach indywidualnych, jako że przekopaliśmy to zarówno na instrumentach badawczych, jakościowych, jak i ilościowych. Zaprosiliśmy do udziału w tym projekcie 21 osób. Osób, które na przestrzeni ostatnich 27 lat, od początku transformacji, miały ogromny wpływ na tożsamość, na wizerunek lewicy, po prostu tą lewicę kształtowały. Z tej listy 21 osób, 20 wyraziło zgodę, poświęciło czas, z tego powstał materiał, kilkudziesięciogodzinny i kilkusetstronicowe transkrypcje. To są byli przewodniczący partii lewicowych, które tworzyły koalicję LID, koalicję Zjednoczoną Lewicę, liderów socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej, Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Przeczytam Państwu, kto wziął udział w tych indywidualnych, pogłębionych badaniach polegających na tym, że są tylko zarysowane obszary tematyczne, natomiast nie są przepytywane te osoby w sensie zamkniętego kwestionariusza badawczego. Muszę założyć okulary, alfabetycznie są to następujące osoby. Marek Borowski jako lider z Socjaldemokracji Polski. Andrzej Celiński, lider środowiska Partii Demokratycznej. Włodzimierz Cimoszewicz, nie jako premier i marszałek, ale jako szef parlamentarnego klubu Lewicy Demokratycznej. Przewodniczący Komitetu Wyborczego SLD, póki SLD była koalicją wyborczą. Włodzimierz Czarzasty, obecny przewodniczący Sojuszu. Marek Dyduch, były sekretarz generalny Sojuszu. Krzysztof Gaskowski, też były sekretarz generalny Sojuszu. Krzysztof Janik i przewodniczący, i sekretarz generalny SDRP, najpierw sekretarz generalny, potem SLD, wreszcie przewodniczący SLD. Jerzy Jaskiernia, przewodniczący Sojuszu Klubu Parlamentarnego. Aleksander Kwaśniewski, lider socjaldemokracji, przewodniczący klubu SLD. Krystyna Łybacka, wiceprzewodnicząca. Ta lista byłaby smutna, jeżeli chodzi o udział kobiet, gdybyśmy nie uwzględnili również wiceprzewodniczących i znakomitych pań, które współtworzyły Lewicę. Krystyna Łybacka, wiceprzewodnicząca SLD. Leszek Miller, dwukrotny przewodniczący, były sekretarz generalny SDRP. Barbara Nowacka, współprzewodnicząca Twojego Ruchu, dziś lider Inicjatywy Polskiej. Grzegorz Napieralski, były przewodniczący, były sekretarz generalny SLD. Wojciech Olejniczak, były przewodniczący, Marek Pol, były przewodniczący Unii Pracy, Paulina Piechna-Więckiewicz, była wiceprzewodnicząca SLD, jest
współliderka inicjatywy polskiej. Joanna Senyszyn, była wiceprzewodnicząca. Izabela Sierokowska, była wiceprzewodnicząca SDRP. Waldemar Witkowski, przewodniczący Unii Pracy. I Anna Zeiss, kobieta, która zawsze jest blisko Centralnego Komitetu Wykonawczego, czy to SDRP, czy SLD. Proszę Państwa, przeczytałem tę listę dlatego, żeby przy tej okazji podzielić się refleksją. Otóż prawie wszyscy, a powiem wszyscy, poza malutkimi wyjątkami, godzili się wziąć udział w tym badaniu. Czy to w formie indywidualnych wywiadów pogłębionych, których tutaj kilka osób na sali przeżyło to, realizowali to, muszę powiedzieć, Przemek Potocki, dr Przemysław Potocki z Centrum Daszyńskiego i Olga Wiatr. Młode osoby, które politycznie nie były zaangażowane, więc nie były zakolegowane z osobami, które były poddawane wywiadowi. Jak i środowiska i zwykli członkowie, do których się zwracaliśmy i zapraszaliśmy na tak zwane zogniskowane grupy dyskusyjne, tak zwane fokusy. Czy wreszcie odbyliśmy trzy seminaria, niezwykle pouczające trzy seminaria w Lublinie, w Olsztynie i w Warszawie dla Mazowca, których uczestnikami byli funkcjonariusze, działacze Sojuszu Lewicy Demokratycznej, liderzy struktur powiatowych i wojewódzkich. Na każdym z tych seminariów było 30-40 osób. Zarówno wywiady pogłębione, jak i badania fokusowe, czy wreszcie te seminaria, oparte były na tym samym narzędziu badawczym, tym samym scenariuszu, a więc otwartej dyskusji. One się różniły w sensie dynamiki pewnej, inaczej się modeluje dyskusję audytoryjną z 20-30 osobami, inaczej fokus 8-osobowy, nieco inaczej moderowany jest wywiad indywidualny, ale scenariusz był ten sam. Dlaczego to zrobiliśmy i co poddaliśmy, że tak powiem, analizie? No to analizie poddaliśmy coś i to była wielka motywacja, żeby podjąć się tego. Odpowiedź na pytanie, jaką drogę przeszła lewica, bo to jest kawałek naszego wizerunku, to jest kawałek naszej tożsamości. Od wielkich sukcesów do permanentnego stanu, który trudno nazywać stanem kryzysu, jeżeli coś trwa już blisko 15 lat. To jest stan pewnej permanentnej niezdolności, niemożliwości wyjścia z sytuacji niechcianej przez środowisko, niepożądanej przez środowisko. Takiej analizy dotychczas nie zrobiono. Są, owszem, teksty naukowe i publicystyczne to opisujące, ale to nie są teksty oparte na opiniach, emocjach ludzi, którzy współtworzą, czy współtworzyli kiedyś tę lewicę. Wreszcie w tej części badań zrealizowaliśmy również badania ankietowe. Narzędzie tego badania zostało opracowane nie przez nas zespół, tylko z udziałem również ludzi z naszego zespołu, ale jeszcze ponad rok temu takie badania ankietowe zostało zrealizowane wśród delegatów konwencji SLD i na tym samym narzędziu, po to, żeby mieć właśnie tę znakomitą możliwość analizy porównawczej, przeprowadziliśmy to również wśród uczestników seminariów tych regionalnych lubelskiego, olsztyńskiego i warszawskiego. Najważniejszą konkluzją z tej części, merytorycznie nie będę tego omawiał w numerze myśli socjaldemokratycznej, którą Państwo wszyscy dostali, jest krótki, chociaż 20-parostronicowy zwiastun przyszłych raportów. Najważniejszą konkluzją, trochę zabawną z perspektywy, w której ja występowałem na tych seminariach, bo ja tam przyjeżdżałem, żeby wydobyć jak najwięcej wiedzy, starać się odtworzyć emocje i poglądy ludzi, którzy tworzą te środowiska, a spotykałem się z wdzięcznością niejednokrotnie, że stworzyliśmy tym samym wyjątkową okazję do dyskusji, jaka nie miała miejsca
przez wiele, wiele lat. To poznawcze jest bardzo interesujące. Konkluzja najogólniej rzecz biorąc, żebym nie przedłużał, bo obiecałem, że nie przedłużę, jest taka. Zarówno jeśli chodzi o środowisko Sojuszu Lewicy Demokratycznej, jak i inne środowiska polityczne, których reprezentanci brali udział w tych badaniach, a to byli również członkowie Partii Razem, Ruchów Miejskich, Partii Zielonych, mówię o części fokusowej. Wszyscy wyrażają przede wszystkim wielką troskę o to, jaki jest i będzie los Lewicy Demokratycznej. Ale punktem odniesienia w każdym z tych badań okazywał się Sojusz Lewicy Demokratycznej. Nie tylko dla ludzi Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ale również dla tych reprezentantów innych środowisk politycznych. Punktem odniesienia był Sojusz Lewicy Demokratycznej w rozumieniu takim, że przypisuje się temu Sojuszowi Lewicy Demokratycznej określone cechy wizerunkowe. Nasz projekt, teraz mówię o tych środowiskach, nie jest etroski. Nasz projekt budowany jest w pewnej alternatywie wizerunkowej w stosunku do Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Z drugiej strony Sojusz Lewicy Demokratycznej, jak Państwo zapoznacie się z tym materiałem, który jest wstępną bardzo prezentacją, to zauważycie, że pewne cechy Sojuszu Lewicy Demokratycznej, które są jej przypisywane przez świat zewnętrzny, nie są do końca prawdziwe. Wrażliwość społeczna jest znacznie bardziej lewicowa, czy po prostu lewicowa, niż stara się temu sojuszowi wizerunkowo przypisać świat zewnętrzny, nie tylko konkurencja polityczna, ale świat zewnętrzny. Ale jednocześnie ten fakt, że wrażliwość społeczna, ta reprezentacja podstawowych, fundamentalnych, bym powiedział mało dyskusyjnych, w sensie nie polemicznych, wartości, które konstruują współczesną lewicę, natrafia na pewien problem komunikacyjny. No to zarówno w badaniu ankietowym, jak i jakościowym, czyli w dyskusji, zwracamy uwagę, że od wielu, wielu lat istnieje nierozwiązywalny problem skutecznej komunikacji zarówno z otoczeniem społecznym i tym bliższym, i tym dalszym współpracą ze środowiskami niepolitycznymi, ale postępowymi i z samą partią, czyli to, co można by było opisać kategoriami demokracji, wolności partyjnej czy kultury korporacyjnej. Będziemy ten projekt realizować co najmniej do końca tego roku, mam nadzieję, że z kontynuacją w roku przyszłym, ale na jesieni tego roku, późno jesieni tego roku zamkniemy ten projekt nie tylko konferencją, ale wszystkim publikacją. Zwrócimy się do tych osób, które udzieliły wywiadów, bo zapewnialiśmy, że one nie będą publikowane, ale za zgodą osób, które te wywiady udzieliły, również te wywiady opublikujemy. Podkreślam, za zgodą tych osób. Poprzedzone to będzie warsztatami z udziałem fachowców, socjologów, politologów oraz publicystów. Mam nadzieję, że ta pozycja, chociaż to nie jest czas czytelnictwa, czas, w którym książka jest najbardziej pożądanym dobrem materialnym, że będzie to bardzo, bardzo ważny impuls do skuteczniejszej dyskusji o tożsamości, budowaniu tej tożsamości i wizerunku, dlatego że ten skrót, o którym mówił Aleksander Kwaśniewski, którym dzisiaj się posługujemy w komunikacji społecznej, może być tylko wtedy skuteczny, kiedy nie tylko jest zgrabny, tylko kiedy wypowiadający określone treści, nawet w najbardziej skrótowej formie, w formie równoważniku zdania, ma określone cechy wizerunkowe, które czynią, że słowa przez niego wypowiadane, czy przez dane środowisko wypowiadane, są odczytywane w określony sposób. Taki sposób, w
jak i artykułujący te słowa, pojęcia i myśli sobie by życzył. Czyli wizerunek nie traci waloru w komunikacji z otoczeniem społecznym. Przeciwnie, im bardziej idziemy w kierunku skrótu komunikacyjnego, tym bardziej znaczenie ma ten aspekt wizerunkowy. Teraz bardzo proszę Anię zaprosić swoich gości do stołu. Chcę powiedzieć, że panel jest prawie kontynuacją z małymi zmianami panelu otwierającego pierwszy kongres Forum Postępu. Do dołączenia tutaj na podium. Dzień dobry Państwu, nazywam się Anna Skrzypek, reprezentuję Europejską Fundację Studiów Postępowych i jest to mój ogromny zaszczyt poprowadzić dzisiaj rozmowę, bo mamy zamiar poprowadzić ten panel jako rozmowę, także liczymy na Państwa bardzo aktywny udział z czołówką, z liderami nowego pokolenia lewicy, zarówno rozumianej politycznie, jak i instytucjonalnie, jeśli chodzi o think tanki. Przedstawiając bardzo krótko od lewej strony, Krzysztof Gawkowski, wiceprzewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Barbara Nowacka, przewodnicząca Inicjatywy Polskiej, Michał Syska, dyrektor Instytutu Ośrodka Myśli imienia Ferdynanda Lassala i wreszcie Bartosz Lewiński, przewodniczący Centrum Daszyńskiego. Tak jak było już wspomniane wcześniej, proszę Państwa, Lewica w tej chwili ma bardzo wiele wyzwań przed sobą. Jeśli patrzymy na mapę wyborczą po 2016 roku i mapę wyborczą tego roku, to właściwie jest pytanie, i to pytanie zadał Pan Prezydent Kwaśniewski w swoim wystąpieniu, czy to jest w ogóle pogoda na Lewicę? Czy dzisiaj można myśleć w kategorii odnowy Lewicy, czy też odnowa Lewicy jest pewnym fenomenem rytualnym, który nam skupionym w takich salach jak dzisiaj daje poczucie jednak jakiejś misji i sensu życiowego, niemniej jednak społecznie jest coraz mniej akceptowalna i coraz mniej wiarygodna. Czy biorąc pod uwagę rozwój sytuacji społecznej, gospodarczej, politycznej w państwach takich jak Holandia, była mowa o wyborach w Niemczech, we Francji, w Bułgarii nawet, czy można dzisiaj mówić o podziale na lewicę i prawicę, czy być może kto inny dyktuje inny podział na organizacje zamknięte i otwarte. Ale tak jak powiedział Pan Prezydent Kwaśniewski, który nakreślił dosyć pesymistyczny obraz, a ja tutaj będę miała do czynienia z młodymi liderami, więc mam nadzieję, że lewica krytyczna będzie również lewicą optymistyczną. Będziemy dzisiaj chcieli porozmawiać o tym, co tak naprawdę to znaczy dla misji, którą wspólnie mamy. Chciałabym, żebyśmy porozmawiali w obrębie trzech bloków. Moi paneliści są bardzo zdenerwowani, dlatego że w przededniu tej konferencji poprosiłam każdego z nich o zadanie wzajemnie sobie trzech pytań. Ja jestem jedyną skarbnicą tych pytań. Pytania są tendencyjne i pytania będą wyłącznie na tak bądź nie. Także paneliści prawdopodobnie są nieco zdeprymowani tym, co każdy sobie wzajemnie pomyślał, o co by chciał innych zapytać. Niemniej jednak, zanim przejdziemy do tego punktu, proszę Państwa, dokładnie w tej sali, dokładnie rok temu, spotkaliśmy się w tym samym gronie. I spędziliśmy strasznie dużo czasu mówiąc o tym i tutaj naprawdę doskonały raport a propos wizerunku Lewicy wytknął wiele przywar tego, dlaczego Centro Lewica jest w takiej sytuacji, jakiej jest. No ale wydaje mi się, że w tym gronie pytanie nie jest o to, w jaki sposób interpretować przeszłość, tylko co zrobić z przyszłością. Ponieważ jest to grono z wyjątkiem chyba Bartka, które siedziało w zeszłym roku i mówiło o tym, co Lewica musi i co trzeba zrobić, to ja bym chciała zapytać ich o taki krótki rachunek sumienia na samym początku. I moje pierwsze pytanie jest o jedną najważniejszą rzecz, którą zaangażowali się osobiście i która zmieniła sytuację Lewicy w Polsce za ostatni rok, od czasu, kiedy prowadziliśmy dyskusję, co trzeba na Lewicy zrobić, aż po dzisiejszy dzień, kiedy tę dyskusję znowu będziemy prowadzić. Może zaczynając od Ciebie, Krzysztof. A ile mamy czasu? Bardzo krótko, dlatego że mamy godzinę. Tendencja jest zawsze taka, że każdy chce objaśnić cały świat, a ja myślę, że dzisiaj musimy sobie porozmawiać na tyle tematów, że musi być krótko i na temat. Dobrze, to niech będzie krótko i na temat. Jeden najważniejszy wkład Lewicy. Ale mogę tylko powiedzieć o tym, czy mogę też się odnieść do czegoś? Nie, tylko o tym.
Ja rok temu mówiłem o tym, że cały czas gdzieś z tyłu głowy mam myślenie o tym, że lewica w Polsce powinna, pomimo tego, że kroczy różnymi drogami, zmierza w różnym kierunku, mieć fundamenty programowe i mieć fundamenty ludzi, którzy potrafią razem rozmawiać, bo jak przyjdą wybory, pomimo że będziemy kroczyli inną drogą, może innym też szlakiem wyborczym, to powinniśmy mieć przede wszystkim do siebie zaufanie, że idziemy jako lewica w wspólnym kierunku. Dlatego zaangażowałem się osobiście w budowanie przedsięwzięcia, które nazywa się Kongres Polskiej Lewicy, po to, żebyśmy mogli się tam spotkać, rozmawiać, a przede wszystkim, żebyśmy mogli wymieniać się doświadczeniami. I nie chodzi wcale o to, żebyśmy budowali jeden blok wyborczy, żebyśmy namawiali się do stworzenia wspólnej partii wyborczej, ale o to, żebyśmy mieli wspólnotę interesu, która ma mieć prosty przekaz. Lewica w Polsce może być nowoczesna, może być modernizacyjna, może być postępowa, może różnić się od prawicy polskiej, tej, która puka do lewicowych braw, chociażby programy 500+, w taki sposób, że jesteśmy aktywni i mamy swój program, który daje nadzieję, że jesteśmy inni. Inni, to znaczy tak samo atrakcyjni, ale lepsi, inaczej byśmy to zrobili. Więc Kongres Polskiej Lewicy był tym, co było takim fundamentem mojego działania pod koniec 2016 roku, bo kongres odbył się w listopadzie 2016 roku. Kongres Polskiej Lewicy, Barbara. Nie wiem, czy to, co robiłam, zmieniło specjalnie sytuację lewicy w Polsce, natomiast myślę, że zmieniło troszeczkę nasze społeczeństwo. Przepraszam cię, Ania, powiem o dwóch rzeczach. Po pierwsze, projekt liberalizujący ustawę aborcyjną Ratujmy Kobiety i 250 tysięcy podpisów zebranych pod progresywnym lewicowym projektem uważam za bardzo duży sukces nas wszystkich. Tych wszystkich, którzy przez lata pracowali na rzecz praw i wolności kobiet. I być może to nie zmieniło poparcia w sondażach i popularności polityków, lewicy, zmieniło dyskusję społeczną w Polsce bardzo. Gdyby nie Ratujmy Kobiety, być może tak mocnych czarnych protestów by nie było. Gdyby nie lata pracy różnych środowisk na rzecz liberalizacji ustawy aborcyjnej. A druga rzecz bardzo mała. Dzieciaki bez biletów i siedząca za to Paulina Piechna-Mickiewicz, która swoim zaangażowaniem, ale że z nią współpracuję, trochę sobie przypiszę, spowodowała, że w Warszawie dzieci ze szkół podstawowych będą jeździć w komunikację publiczną bezpłatnie. Tę samą akcję prowadzimy w kilku innych miejscach. To na pewno zmieni też i trochę postrzeganie lewicy, ale przede wszystkim postrzeganie relacji państwo-obywatel. I zwyczajnie walczymy z 500+ małymi krokami. Bardzo dziękuję. Mamy przykład akcji politycznej, zjednoczeniowej, akcji społecznej. Teraz mówię, wracamy do środowiska think tanków, więc jaka myśl, Michał? My jako środek myśli społecznej nie ma pewną rozsadę, chcemy dawać pewną amunicję polityczną i politykom lewicy. To, co oni z tą amunicją zrobią, to już nie zależy od nas. Ale oprócz tego wkładu intelektualnego my staramy się tworzyć taką wspólną przestrzeń dla działania różnych środowisk progresywnych. Czynimy to na różnych płaszczyznach. Taki projekt, z którego jestem bardzo dumny, który realizujemy z Fundacją im. Sieberta, który jest takim nowatorskim projektem, to szkoła letnia, w której biorą udział młodzi przedstawiciele związków zawodowych z OPZZ, z Forum Związków Zawodowych oraz młode polityczki i politycy lewicy, gdzie wspólnie uczymy się współpracować, ale także wspólnie staramy się zrozumieć otaczający nas świat oraz budować pewne wspólne cele dla ruchu związkowego i ruchu socjaldemokratycznego w Polsce. Wreszcie kolejna inicjatywa, którą udało nam się z Fundacją im. Fryderyka Schuberta oraz z kilkoma think tankami lewicowymi uruchomić, który moim zdaniem jest także czymś fenomenalnym, to jest Akademia Demokracji Socjalnej. Uruchomiliśmy szkołę dla wszystkich chętnych ludzi wywodzących się ze środowisk progresywnych, gdzie na 5 zjazdach w ciągu roku, w weekendy mają okazję spotkać się z wybitnymi ekspertami, nabywać wiedzę, nabywać nowe umiejętności. I to jest także świetna płaszczyzna współpracy, ponieważ tam są ludzie i z organizacji pozarządowych, i z SLD, i z Razem, i z Zielonych, i z Inicjatywy Polskiej. Więc wydaje mi się, że tworzenie takiej płaszczyzny jest bardzo ważne. Wreszcie ja osobiście byłem zaangażowany w projekt medialny. Dużo mówi się o tym, że lewica nie ma własnych mediów, więc wydaje mi się, że czymś takim nowatorskim była taka próba stworzenia portalu Trybuna.eu, który był najbardziej pluralistycznym lewicowym portalem w Polsce, gdzie wszystkie organizacje lewicowe miały tam głos. Niestety dzisiaj mamy pewien problem, ponieważ nie wszyscy na lewicy rozumieją, że pluralizm na lewicy jest ważny. Mam nadzieję, że z tym problemem uda nam się uporać. I wreszcie ważna rzecz, którą zrobiliśmy konkretnie dla ludzi. To jest projekt, z którego jestem najbardziej dumny. Otóż Ośrodek Myśli Społecznej M.F. Daniela Sala przeprowadził największe badanie w Polsce dotyczące kontraktowania usług sprzątania i ochrony przez instytucje publiczne. Dzięki temu raportowi, który został bardzo głośno przedstawiony w mediach, udało nam się dotrzeć do elit rządzących
Między innymi autorka naszego raportu, Katarzyna Buda, brała udział w posiedzeniach Rady Dialogu Społecznego i braliśmy udział w przygotowaniu tej stawki godzinowej 13 zł. I ostatnia rzecz, ponieważ to nie jest koniec tego, co robimy, ponieważ codziennie odbieramy telefony i maile od ludzi w Polsce, którzy muszą żyć za stawki godzinowe wielkości 2-3 zł na godzinę. Między innymi udało nam się w ostatnich tygodniach zmusić władze Opola do rezygnacji ze współpracy z firmą, która zatrudniała osoby bezdomne, osoby zadłużone za stawkę złotówka 19 groszy na godzinę. Więc nie wiem, czy zrobiliśmy coś dla lewicy, ale mam wrażenie, że zrobiliśmy coś dla ludzi. Bardzo dziękuję. Michał, a Bartosz, przed Tobą duże wyzwanie, bo ja powiedziałam o jednej myśli. Krzysztof trzymał się jednej, Barbara rozszerzyła do dwóch, Michał podał 6. Czy wracamy do jednej, czy będzie więcej? Będzie jedna, Szanowni Państwo, ale z czego jestem najbardziej dumny, jako przewodniczący czy współzałożyciel Centrum im. Staszyńskiego, że potrafiliśmy, pomimo tego, że nie ma SND w Sejmie, dać jasny opór prawicowemu zachowaniu historii przez polski parlament, kiedy Ignacy Daszyński nie został ujęty przez polski Sejm w gronie ojców niepodległości wspólnie z Sojuszem Demokratycznym i Ośrodkiem Misji Społecznej Lasara. Wystąpiliśmy jasno, wyraźnie z przekazem na konferencji posłowej w Sejmie, że jest to niegodne, nie godzi się, żeby Ignacy Daszyński nie był uwzględniany, więc pokazujemy, że pomimo tego, że nie jesteśmy w parlamencie, mamy trochę sposobu na to, żeby zmieniać polską rzeczywistość i bardzo serdecznie dziękuję tutaj również przewodniczącemu Czerwastemu, jak i przewodniczącemu Gawkowskiemu, bo bardzo wsparli tą akcję, żeśmy jasny, wyraźny sposób pokazali nie prawicowemu zakłamaniu historii, to jest największy sukces zeszłego roku moim zdaniem, przynajmniej dla mnie. Doskonale, bardzo Wam dziękuję, dlatego że zamiast przedstawienia Waszych życiorysów dzisiaj nie tylko przedstawiliście sami siebie, ale to, co wydarzyło się na lewicy i to, co wydarzyło się w działalności społecznej, bo tutaj mamy do czynienia z kwestią inicjatyw politycznych, inicjatyw społecznych, inicjatyw edukacyjnych i myślę, że to daje taki zaczątek dyskusji i pokazuje nieco, w którą stronę idziecie, myśląc, czym powinna być ta lewica i w jaki sposób można odbudowywać jej nowe przyczółki. Zazwyczaj jest tak, że paneliści byliby przygotowani i powiedzieli kilka słów od siebie. To są wszystko osoby medialne, więc w związku z tym są to osoby, których wypowiedzi Państwo doskonale znają. Ale ponieważ mamy za sobą ponadgodzinne wystąpienia ad cathedra, a konferencja miała być aktywna, więc ja bym chciała zmienić trochę styl i teraz przejść do Państwa i dać Państwu szansę zadawania pytań, tudzież wygłoszenia krótkich komentarzy, do których następnie będą się mogli ustosunkować paneliści. To nie jest tak, że ja nie jestem przygotowana do dyskusji, ja mam strasznie dużo pytań i oni o tym wiedzą. Natomiast wydaje mi się, że gwoli, tutaj pan prezydent mówił o tym, że zmienia się charakter demokracji i że jest zupełnie inny sposób komunikowania się społecznego, więc myślę, że konferencje, z których my wygłosimy słowo święte i to będzie na koniec, się już mało sprawdzają. Mikrofon jest dostępny, także proszę o podnoszenie, tutaj mam pierwszy głos. I tylko proszę o bardzo krótkie punkty, żeby oni mieli szansę się do nich później ustosunkować. Dziękuję bardzo. Andrzej Ziemski, ja jestem redaktorem naczelnym Przeglądu Socjalistycznego. Chciałem powiedzieć, że jestem pod wrażeniem wystąpienia pana prezydenta Kwaśniewskiego, który zarysował pewien pejzaż perspektywy, która jest niezwykle znacząca dla lewicy. Krótka refleksja i komentarz. Otóż ja przed 3 laty napisałem i wydałem taką książkę 10 wyzwań dla lewicy, w której rysuję główne problemy współczesnej lewicy. Między innymi wstępem jest tekst 10 wyzwań dla lewicy, w którym stwierdziłem, nie będę cytował, ale przypomnę z pamięci, że lewica musi wygrać wybory w 2015 roku. Jeśli jej się to nie uda, czeka ją przegrupowanie programowe i pokoleniowe oraz długi marsz. Nawiązując troszkę do historii chińskiej, mnie się wydaje, że to przed nami jest niestety. I chciałbym zwrócić uwagę, że po pierwsze lewica nie poradziła sobie w ciągu ostatniego 25-lecia z transformacją jako taką, z globalizacją, uległa urokowi niewidzialnej ręki rynku. Myślę, że przed lewicą stoi w tej chwili problem rozliczenia się za ten okres.
powiedzenia tego, co było dobrze, co było źle i wyciągnięcia wniosków. To jest sprawa pierwsza i podstawowa. Sprawa druga to jest kwestia zderzenia z nowoczesnością. Ja absolutnie podzielam opinię pana prezydenta Kwaśniewskiego. Wydaje mi się, że my idąc do przodu w ramach Lewicy cały czas mamy odwróconą głowę do tyłu. Mamy w pamięci daleko idącą przyszłość, choć ona ma swoje znaczenie, bo tradycja lewicy, szczególnie Polskiej Partii Socjalistycznej, w której przez ostatnie prawie 30 lat jestem, odgrywa niezwykle istotną rolę. I sprawa ostatnia, na którą chciałem zwrócić uwagę, która wydaje mi się bardzo symboliczna. Otóż w roku 1995 Aleksander Kwaśniewski, wówczas kandydat polskiej lewicy na prezydenta Rzeczpospolitej, wygrał wybory hasłem Wybierzmy przyszłość. Odnoszę wrażenie, że w dalszym ciągu dzisiaj to hasło jest aktualne w realnym wykonaniu. Lewica i wszyscy przedstawiciele lewicy próbują wybrać przyszłość, nie nasycając tego treścią. Ja chciałbym namówić wszystkich kolegów, reprezentantów różnych nurtów lewicy do tego, ażeby zastanowili się nad nowym hasłem. Zbudujmy przyszłość i spróbujmy określić, jaka ona ma być, bo to hasło, myślę, nawiązuje do rzeczywistości realnej dzisiaj po 27 latach. Tamto hasło dało zwycięstwo lewicy Aleksandrowi Kwaśniewskiemu. Na dzisiaj ono niestety może dać klęskę. Także namawiam raz jeszcze, zbudujmy przyszłość. Mam dwa pytania jeszcze z tej strony. Ja wezmę spokojnie, wezmę wszystkie pytania. Paneliści będą mieli szansę się zastanowienia nad nimi. Władysław Czajkowski, Katedra Nauk Społecznych Politechniki Śląskiej. Pytanie, właściwie prośba o ustosunkowanie się do trzech tez, bardzo skrótowo. Pierwsza teza taka, że składnikiem globalizacji jest rosnące i być może nawet wykładniczo rosnące złożoność świata. Druga teza, skoro świat staje się coraz bardziej złożony, to bardzo szlachetne urządzenie, jakim jest tak zwany zdrowy rozsądek i myślenie potoczne, w coraz mniejszym stopniu wystarcza do tego, żeby ten złożony świat zrozumieć. I teza trzecia, lewica, to jest uwaga nie tylko dotycząca lewicy polskiej, ale ryzykuję tezę, chociaż rzecz wymagałaby oczywiście, jak to się powiada, głębszych i wszechstronnych badań, że dotyczy to także choć w różnym stopniu lewicy europejskiej i światowej. Zrobiła ona w ostatnich 20 paru latach nie krok do przodu w stosunku do Karola Marksa, ale znaczący krok do tyłu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W ostatnim rzędzie po lewej stronie. Rafał Korzeniewski. Beata Szydło to i tak była delikatna, mówię tylko o zagrożeniu dla bezpieczeństwa Polski ze strony uchodźców. Tydzień temu na kongresie Polska Wielki Projekt, odpowiednik tego spotkania tylko dla prawiców. No, tam każdy czyś skorzystałem, posłuchałem, było ciekawie i wyszedłem przerażony jednak jednocześnie. I tam minister Błaszczak mówił, że może dalej. On mówił, że uchodźcy są, zniszczą Europę. I wszyscy się z nim zgadzali. Komunikat, jaki jest kierowany do tych przekonanych wyborców prawicy, jest dużo ostrzejszy niż to, co do nas dociera. To warto sobie to poczytać. Że ja się z tym nie zgadzam, to ja nie muszę tu chyba bardzo mocno deklarować. Natomiast pytanie do panelistów. Jak na to krótko i zdecydowanie odpowiedzieć, żeby dotrzeć do łbu ludzi, którzy ten komunikat otrzymują? Oto. To jest ten problem. Oni mówią o tym nie dlatego, że oni to wierzą. Mi się wydaje. Ja nie wierzę, że są wszyscy aż tak straszliwie głupi, ale oni są bardzo przekonani i na razie mi to wychodzi, że to sprzyja ich skutkom wyborom. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Tutaj z tyłu jeszcze będzie akurat po drodze. Widzę panie profesorze Pastusiak, widzę pana profesora. Pytanie krótkie, ale ponieważ grono młodych liderów nad wyraz reprezentatywne, to mam nadzieję, że sprostają państwo odpowiedzi na to pytanie. Pytanie brzmi, jak wygrać następne wybory? Nie ma szans.
No ale dajmy szansę panelistom. Krótkie uzupełnienie. Na kongresie Lewicy, który wspominał Krzysztof Gawkowski, zresztą jeden z głównych organizatorów tego wydarzenia jesienią ubiegłego roku, ja pokusiłem się o taką prostą analogię do sukcesu wyborczego PiS-u, mówiąc, że Lewica, tak jak PiS jednoczył prawicę i tworzył zjednoczoną prawicę, tak myśmy powinni stworzyć zjednoczoną lewicę. Tak jak PiS zainwestował w wieś, tak Lewica powinna inwestować w miasto. Tak jak PiS uczynił swoim aliantem Kościół, tak my powinniśmy inwestować w kulturę. I tak jak zainwestowano w Solidarność, tak głównym partnerem powinny być organizacje pozarządowe. No, ale być może jest to zbyt skrótowe i niepełne. Jak Państwo odnosicie się do tego pytania? Dziękuję bardzo. Jeżeli mogłabym prosić tutaj do przodu, pan profesor Pastusia, któremu właśnie przed chwilą obiecałam, będzie mógł zadać pytanie. Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie do wszystkich znakomitych panelistów, bo przez panią Anią. Czy ja dożyję czasów, kiedy tacy znakomici paneliści będą siedzieć tutaj, tak jak siedzą, i będą reprezentować jedną partię lewicową? Jakie warunki muszą być spełnione, żeby dożył takich czasów? Dziękuję. Bardzo dziękuję. Widziałam tutaj jeszcze, a tutaj jest jeszcze z tyłu pytanie, dokładnie dwa rzędy za panem profesorem. Tak, dobrze, Uniwersytet Warszawski. Ja mam jedno krótkie pytanie. Czy można być współcześnie lewicą i nie posługiwać się kategorią kapitalizm i wyzysk? Była mowa o globalizacji. Przecież globalizacja to nic innego, tylko opanowanie siły roboczej przyrody przez największe korporacje, no, których ostateczne warunki funkcjonowania bronią Stany Zjednoczone. No jednym słowem, jak my mamy pójść do przodu i sformułować jakieś wnioski praktyczne co do tego, jak dalej działać, to trzeba mieć trafną diagnozę, rzetelną, obiektywną, opartą na wiedzy naukowej. Podniosą to nasi koledzy z Niemiec, to takie książki, jaką ostatnio napisał Wolfgang Streck, wybitny niemiecki socjolog. W tej książce właśnie w tym kierunku idzie diagnoza. Czy moje pytanie jest proste? Czy można być lewicą, wstydząc się słowa kapitalizm i wyzysk? Dziękuję. Bardzo dziękuję. Jeżeli dobrze widzę, to w takim razie przechodzimy na prawą stronę sali, bo tutaj myślę, że lewą stronę, pytania z lewej strony wyczerpałam. I pan profesor Iwiński na pewno był w pierwszym rzędzie z komentarzem, bądź pytaniem. Po pierwsze chciałem powiedzieć, że tego typu spotkania, które się odbywają dzięki inicjatywie, są potrzebne. Bo, panie profesorze, do mikrofonu. Tak, tak. Że tego typu spotkania są potrzebne, bo trzeba wyzbyć się takiego przekonania, o którym mówił kiedyś Antoni Słomiński, że na wymianie myśli zawsze tracę. Myślę, że to jest odwrotne. To są dwa wątki, dlatego się do nich ograniczę. To jest sprawa polityczna, organizacji. Ponieważ lewica sama sobie, w cudzysłowie, zawdzięcza, że tracąc 1 700 000 głosów, 1 150 000 SLD i 350 tysięcy razem, pozwoliła na coś, co mamy do czynienia obecnie, czyli że partia, którą znamy, mądrze ewoluowała, na przykład schowała w kampanii, czy Zjednoczona Prawica schowała w kampanii trzech ludzi, którzy byli w cudzysłowie znienawidzeni, a może być przez elektorat, Szkoła Kaczyńskiego, Macierewicza i Ziobrę. U nas się to nie udało, ale kończę ten wątek tym, że trzeba być może otwarcie mówić, że powinniśmy być jak Finlandia. Finlandia jest jedynym państwem Unii Europejskiej, gdzie listy wyborcze skonstruowane są według alfabetu. Jest to jakby zasada w odniesieniu do wszystkich wyborów i to by między innymi zdjęło niebezpieczeństwo rozproszenia. Być może nie dochodzilibyśmy do tego, co jest w ONZ, gdy ktoś idzie z przodu, a kto nie. W sensie, nie może być zawsze Albanii czy Andorra, ale losuje się. W każdym razie to jest element techniczny, który w moim przekonaniu zmieniłby sytuację. Ja już nie mówię o kolosalnym błędzie, czyli zarejestrowania się zamiast komitetów wyborców na zasadzie koalicji.
pamiętając doświadczenia polskie, tureckie i tak dalej. Bo to dzięki nam, w cudzysłowie, dzięki nam pisma dzisiaj bezwzględnie jest. I druga rzecz, która została delikatnie poruszona, nawiązując do tego, czy pan prezydent Kwaśniewski, to jest historia, że mamy do czynienia w tej chwili być może z pojedynczą, najważniejszą sprawą, odpowiedź na którą powinna być taka, że nie, jak mówił Huntington, zderzenie cywilizacji, bo to zresztą przewidywał jako możliwy wariant, bo tego nie proponował, to dialog między cywilizacjami. I tu sprawa uchodźców. To jest moim zdaniem będzie najważniejsza kwestia. Prawicy udało się nie tylko straszyć, elementem straszyć uchodźcami. Ja pamiętam to wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego 16 września, które były. Ja na przykład z nim polemizowałem wtedy, ale okazuje się, że jakby sprzyjanie takiej ksenofobii dla Polski, gdzie jest ruch Solidarności, to jest haniebne. I bardzo trafnie powiedział biskup Pieronek, że jeżeli ktoś się wyzbywa tego typu podejścia, to nie jest prawdziwym chrześcijaninem. Ja uważam, że to być może, bo nie ma możliwości, żeby bronić się przed migracjami. Aleksander mówił słusznie, żadne mury nic nie było, ani Izrael, palestyńska autonomia, ani mur berliński od siebie, według innych kryteriów. Czyli, krótko mówiąc, my musimy być odważni i powiedzieć, że migracji się nie zatrzyma. Migrację tylko trzeba może wykorzystać. Ta sprawa będzie jedną z najważniejszych przyszłych lat. Pytanie, co my możemy zrobić? Bardzo dziękuję, panie profesorze. Są jeszcze dwa pytania z tej strony i wracamy trzy pytania i na tym zakończymy pytania z sali i wrócimy do panelistów, z którymi będziemy mieli trzy kwadranse przyjemnej rozmowy. Dzień dobry, Piotr Szumewicz. Ja krótko pytająco do panelistów. Jedna króciutka teza. Mam wrażenie, że potrzeba na lewicy, że tak powiem, bycia totalną opozycją i tego duża część elektoratu oczekuje. Natomiast to, co czasem upodabnia SLD i Razem, to jest takie mruganie do elektoratu PiSu i pokazywanie, że najgorsi są liberałowie z kraju Nowoczesnej. Moim zdaniem to nie jest dobra strategia, tylko bije do Bartosza Rydlińskiego, który jest przedstawicielem tej opcji, bardzo w mediach publicznych sądzę. Wydaje mi się, że to jest błąd, to zniechęca elektorat. Wydaje mi się, chociaż nie ma szczegółowych badań na ten temat, że duża część elektoratu postępowego, lewicowego boi się PiSu, nawet w sensie zawodowym. Moim zdaniem dużo. Nie lubię tego przykładu, ale znam dużo ludzi, którzy się boją PiSu i uważam, że mają takie podstawy. PiS niszczy edukację, niszczy kulturę, niszczy szkolnictwo całe, niszczy szkolnictwo wyższe, więc jest się czego bać. Więc jak ludzie widzą, że Platforma jest najbardziej konsekwentnym antypisem, to wtedy przechodzą do PO po prostu. I trochę się mnie dziwi, chociaż oczywiście my tutaj pewnie w większości wiemy, że PO wcale nie jest konsekwentnym antypisem, jak chodzi o program. Natomiast w odbiorze społecznym rzeczywiście Platforma jest alternatywą, a Razem czy SLD, czy Inicjatywa Polska niekoniecznie, i uważam, że to jest bardzo duży problem. To jest jedna sprawa, co sądzicie, że tak powiem, o tej tezie. Druga sprawa, nie chcę za bardzo wracać do przeszłości, natomiast ogólne pytanie o Zjednoczoną Lewicę. Mam wrażenie, że trochę żeśmy tak powiem przespali, to znaczy duża część członków i członkiń Zjednoczonej Lewicy tuż po wyborach się odwróciła od Zjednoczonej Lewicy. Ja chyba byłem w Polsacie już tydzień po wyborach i zauważyłem, że jestem ostatnim człowiekiem, który się podpisuje Zjednoczona Lewica, a chyba dzień po wyborach słyszałem od jej liderów, że to jest projekt na lata. Okazało się, że to nie jest projekt na lata i może dlatego, żeśmy przemyśleli, że ludzie czuli, że to nie jest projekt na lata i dzisiaj się już wszyscy tego wstydzą, no to trzeba było w to nie wchodzić, jak to ja byłem naiwny. I myślę, że to jest błąd, a pytanie przyszłościowe jest takie, czy projekt Zjednoczonej Lewicy, inaczej nazywający się Drzewa Oliwnego, czy waszym zdaniem ma jakiś sens? I trzecie konkretne pytanie, jestem do PZZ-u, więc pytanie, jaka jest wasza propozycja dla związków zawodowych, dla związkowców po prostu? Ja jestem ze związków, jestem do PZZ-u. Mi też się nie udało, że tak powiem, przekonać ludzi do PZZ-u, żeby masowo głosowali na Zjednoczoną Lewicę, muszę uczciwie to przyznać, więc moje pytanie do was, co zrobić na przyszłość, żeby współpraca ewentualnej partii czy koalicji lewicowej ze związkami była na serio, a nie tak jak to było dotychczas, tak trochę na półwiska. Może jakieś konkrety, coś co waszym zdaniem mogłoby związki zawodowe, szczególnie te postępowe związki zawodowe porwać. I ostatnie pytanie,
Ostatnie pytanie. Jaki byłby taki jeden postulat ustawowy wasz, który mógłby być w kampanii wyborczej wykorzystany, bo jest dużo lewica, postęp, nowoczesność, ale są ogólniki. Jakiś konkret, który zdaniem waszym jest najważniejszy? Bardzo dziękuję. Jeszcze było jedno pytanie po tej stronie i oddaję tutaj. Nie, już zamknęłam salę. Przykro mi bardzo. Jeszcze mam jedno pytanie ze środka i wrócę do panelistów, bo oni też by coś chcieli powiedzieć. Tomasz, przepraszam, Tomasz Szapon, dzień dobry. Mam właściwie jedno pytanie i jedno zdanie komentarza może przedtem. Mianowicie w tych naszych dyskusjach przedmiotem zainteresowania jest przede wszystkim lewica. Pytamy się o lewicę, o jej przyszłość, tożsamość lewicy. Natomiast w samym stopniu interesują nas wyborcy. Dlatego pozwolę sobie, przecież te wątki też się pewnie, ale pozwolę sobie dość brutalnie zapytać właśnie w tym kontekście wyborców, po co wyborcy mieliby głosować na lewicę. Szczególnie taką lewicę, która jest tutaj i nie tylko tutaj zgromadzona i która, no właśnie chyba okazuje się, że nie ma specjalnej oferty dla wyborców, ponieważ pytanie o to, jaka jest kondycja lewicy, czy jest miejsce dla lewicy na rynku politycznym, to jest pytanie w gruncie rzeczy pesymistyczne. Tutaj powinien ujawnić się lider czy liderzy, którzy mówią, o, nas to pytanie interesuje, bo my mamy propozycje dla wyborców. Dziękuję. Bardzo dziękuję i jeszcze tutaj do pani. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich wspaniałych panelistów, ale zauważam kobiety szczególnie. I do was, drogie panie, kieruję to pytanie. Kobiety mają przyszłość w Polsce. I bardzo proszę, żebyście właśnie tak jak Czarny Protest mówiły o tym, że my jesteśmy zagrożone poprzez kobiety, zagrożone jest całe społeczeństwo. I to jest rola, żeby to punktować obecny rząd. Bo słowa pani premier ubliżają kobietom. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Myślę, że to jest bardzo, bardzo szeroki zakres tematyczny, któremu moglibyśmy poświęcić kilka seminariów, a nie nawet jedną dyskusję jako taką. Biorąc tutaj dość autorytarnie funkcję moderatorki tej dyskusji, ja bym chciała jednak uporządkować te pytania zgodnie z blokami tematycznymi, bo myślę, że to pozwoli nam w jakiś sposób posunąć się i udzielić w miarę kompleksowej odpowiedzi na pytania. I może byśmy zaczęli od tych pytań dotyczących programu i oferty lewicy. Pan prezydent Kwaśniewski mówił o pejzażu wyborczym w Europie i na świecie. Jeśli weźmiemy wybory przykładowo w Holandii czy we Francji, wydaje się, że wybór jest coraz mniej między frakcją postępową i konserwatywną, a bardziej między tym, co jest postrzegane jako populizm, tudzież jako pragmatyzm. Jest pytanie, czy postęp dzisiaj kojarzy się w ogóle w sposób pozytywny. Mówiliśmy o kwestii postępu jako naturalnej historii, jako naturalnej kolei losów, ale czy dzisiaj ten postęp rzeczywiście ma charakter społeczny i charakter inkluzywny? I myślę, że zaczynając może od, dając tutaj naszym politykom, którzy siedzą po lewej stronie, trochę chwilę na przemyślenie tego pytania, zacznę od tych, którzy zajmują się na co dzień kwestiami przemyślenia tego, w jaki sposób zdefiniować lewicę i bardzo pytanie do ciebie. W momencie, kiedy mówimy o tym, że dawny podział na lewicę i prawicę dzisiaj nie funkcjonuje, to padło pytanie, czy kapitał i praca to jest nadal sposób, w jaki możemy myśleć o lewicy. W jaki sposób i z jaką misją dzisiaj można zdefiniować lewicę na świecie i co to oznacza dla lewicy polskiej? Czy Aniu, moim zdaniem ten podział jest następujący, że dzisiaj mam do czynienia z globalistami i lokalistami. Że globaliści to są ci, którzy dobrze znajdują się w połączonym świecie gospodarczym, gdzie są kosmopolitami, którzy wygrali na podstawach globalizacyjnych. Oczywiście tutaj zgodzę się z profesorem Klementem, że była to globalizacja neoliberalna i krwawo kapitalistyczna. I tych, którzy przegrali w tym procesie. To są lokaliści. I tutaj było pytanie do mnie, jeżeli chodzi o stosunek do Prawa i Sprawiedliwości. Ja uważam, że Prawo i Sprawiedliwość i Sojusz Demokratyczny, chociażby z politologicznego punktu widzenia, reprezentuje niejednokrotnie ludzi, którzy przegrali na procesach transformacji. Dlatego również lewica powinna być lokalistyczna, chociażby dlatego, że reprezentuje te części chociażby Polski, które przegrały na procesach transformacyjnych.
Jak zobaczymy na mapę Polski i zobaczymy geografię wyborczą i geografię polityczną, to widzimy jasne wyraźnie, że takie miasta jak Włocławek, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Chełm, prawda, Jelenia Góra, to są miasta, które, czy regiony, które przegrały na procesach transformacji, na procesach globalizacji. I nie widzę nic przeciwko temu, żeby te regiony lewica starała się reprezentować przeciwko właśnie tym globalizacyjnym tendencjom, które obserwujemy w polskiej polityce. I oczywiście, że Nowoczesna jest partią globalizacyjną. To jest partia, która mówi chociażby o polityce 500+, beneficjentach tejże polityki, jako o osobach, które są nierobami, które jakby zarabiają na tym, że posiadają dzieci. To jest twardy neoliberalny język, z którym lewica powinna jasno wyraźnie walczyć. I oczywiście nie jestem wielkim fanem Prawa i Sprawiedliwości z wielu względów, ale chciałem przypomnieć Piotrowi Szumowiczowi, że Platforma Obywatelska również rozwalała szkolnictwo wyższe. Barbara Kudrycka jest chyba jedyna minister w historii Europy, która prowadziła swoją politykę w oparciu o doradztwo Ernst & Young. Ja nie znam innego rządu, który prowadzi swoje reformy w oparciu o prywatne korporacje. To Platforma Obywatelska wysyła Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego do tygodnika Wprost. Gdyby Sojusz Demokratyczny wysłał takie służby za czasów afery Rywina, możemy sobie wyobrazić czerwony pasek z CNN, który by to transmitował, ale dobrze, że tego nie zrobiła. A ostatnie wystąpienie, czy można skrytyć, że chodzi o uchodźców? Same pokazują tak naprawdę, gdzie Platforma jest. Moim zdaniem ten podział lokaliści i globaliści ma znaczenie i dobrze, żeby lewica potrafiła się w nim odnaleźć i już po chwili odpowiadając na pytanie Roberta Kwiatkowskiego, powinna absolutnie bazować na emocjach. Dzisiaj ściśle racjonalny, technokratyczny język, który prezentuje chociażby Macron, nie jest językiem, do którego podobała się lewica. Właśnie budzenie emocji, budowanie podziałów, wypowiadanie się bardziej ze stron, to jest głos, w którym lewica powinna być jak najbardziej oddana. Bardzo dziękuję. Przepraszam, że Cię napominam, ale często dyskusje a propos lewicy odbywają się w odniesieniu do innych, a nie w odniesieniu do siebie. A dzisiaj tematem jest tożsamość lewicy i to, co my mamy do zaproponowania, stąd też będę restrykcyjna. Absolutnie odpowiedzi są do tych, którzy zadawali pytania, są absolutnie dopuszczalne. Jednak chciałabym, żebyśmy w tej dyskusji skoncentrowali się na tym, co my mamy do powiedzenia, bo myślę, że każdy chciałby dzisiaj wyjść z przekonaniem, że usłyszał przynajmniej jedną ciekawą myśl i trochę nadziei. Bartek Rydliński, otwarte, zamknięty podział i emocje. Michał, w swojej działalności zajmujesz się bardzo dużo retoryką globalizacji. Czy rzeczywiście na rynku polskiej lewicy, czy ten argument globalizacyjny jest tym argumentem nośnym i czy rzeczywiście lewica, która ma iść do wyborów już dosyć w niedługim okresie, czy może budować swój sukces na retoryce dotyczącej globalizacji, polskiej realnej sytuacji? Nie sądzę. Ale na początek chciałem zacząć od tego podziału lewica-prawica, ponieważ tutaj kilkakrotnie podważano jego prawomocność. Ja opieram się, że podział lewica-prawica istnieje w wymiarze ideowym, w wymiarze filozoficznym, także w pewnym sensie w wymiarze politycznym, bo dopóki istnieje konflikt między kapitałem a pracą, zawsze będzie różnica co do poziomu redystrybucji, zakresu redystrybucji, roli państwa w gospodarce. To jest ta oś sporu między lewicą i prawicą. Problem polega na tym, że wraz z procesami globalizacji ten podział lewica-prawica nie znajduje swojego odzwierciedlenia w scenach partyjnych. A wynika to z tego, że podział lewica-prawica kształtowany zwłaszcza w krajach Europy Zachodniej po II wojnie światowej, gdy dominującą pozycję na lewicy odgrywały partie socjaldemokratyczne, one wiązały się z czymś, co Bauman nazywa połączeniem polityki i mocy. Państwo narodowe dawało politykom moc sprawczą, a przypomnijmy, że to państwo było tym narzędziem dla socjaldemokratyk i socjaldemokratów w Europie Zachodniej do budowy welfare state, czy tego państwa opiekuńczego, które łączyło efektywność ekonomiczną, sprawiedliwość społeczną, prawa człowieka i taką partycypacyjną demokrację. Wraz z procesami globalizacji, a zwłaszcza towarzyszącymi czy spowodowanymi przez globalizację procesami deindustrializacji, czyli przenoszenia się przemysłu z krajów Europy Zachodniej czy Stanów Zjednoczonych do państw o niższych standardach socjalnych, o niższych standardach praw pracowniczych, zaczęły się tworzyć w tym takim tradycyjnym elektoracie partii socjaldemokratycznej poczucie frustracji i osamotnienia. I to ewidentnie widać na europejskiej mapie wyborczej w różnych krajach Europy Zachodniej, gdzie w takich tradycyjnych, zwłaszcza
postgórniczych okręgach we Francji czy w innych, w Hiszpanii, widzimy przepływ elektoratu takiego tradycyjnie robotniczego do prawicowego populizmu. Mnie się wydaje, że tutaj bardzo inspirujący jest przykład, bo wszyscy skupiamy się w kontekście francuskim na kampanii Macrona. Ja bym chciał zachęcić Państwa do uważniejszej analizy kampanii Mélenchona, ponieważ on w pewien sposób zahamował odpływ tej rozczarowanej francuskiej klasy poprzemysłowej czy robotniczej w kierunku frontu narodowego, negując ten podział na globalistów i lokalistów, czy lokalistów. Otóż Mélenchon zaproponował po prostu inny model globalizacji. On wystąpił z bardzo ambitnym programem reformy Unii Europejskiej. Niestety w polskich mediach ten program był przedstawiany jako antyeuropejski, ale moim zdaniem to świadczy o wielkim defekcie polskiej debaty publicznej. Otóż program Mélenchona został poparty przez 100 wybitnych ekonomistów, między innymi Roberta Skidelskiego, wybitnego brytyjskiego geografa Keynesa, czy kilku innych wybitnych ekonomistów. I to był bardzo ambitny program reformy Unii Europejskiej, która polegałaby na tym, aby połączyć globalizację z celami lewicy, czyli budową wspólnego, sprawiedliwego społeczeństwa. To między innymi się odnosiło także do kwestii stref euro. Niektóre elementy były także w programie Macrona, także wydaje mi się, że ta kampania Mélenchona była niezmiernie istotna. Problemem polskiej debaty publicznej jest to, że w Polsce bardzo trudno wejść do głównego nurtu tejże z takim przekazem, że jest możliwa inna integracja europejska. Że to nie jest wybór, czy chcemy być w strefie euro, czy nie chcemy być w strefie euro, ale jaka ta strefa euro powinna być. Bo niewątpliwie ta strefa euro, o czym mówi Varoufakis, ona wymaga głębokiej reformy. Problem w tym, że w polskiej debacie bardzo trudno się przebić z taką inną narracją, to znaczy mówieniem, że inna Europa jest możliwa, że inna globalizacja jest możliwa, ponieważ w Polsce ten podział na prawicowy populizm versus taki proglobalizacyjny liberalizm, ten podział tak naprawdę towarzyszy nam od 1989 roku. Ten podział taki kulturowy, socjopolityczny, on nam towarzyszy właściwie od początku polskiej transformacji. I w przeciwieństwie do krajów Europy Zachodniej, ten podział socjopolityczny lewica-prawica w Polsce, on nie determinował wyborów politycznych Polek i Polaków. Ponieważ raczej sukcesy Sojuszu Lewicy Demokratycznej polegały na tym, że SLD do 2000, mniej więcej do 2004-2005 roku znakomicie się odnajdował w dwóch głównych podziałach socjopolitycznych tamtego okresu, a mianowicie w tym podziale kulturowym, gdzie lokował się po stronie modernizatorów, a drugi bardzo istotny podział, który kształtował elektoraty, to był podział historyczny, czyli stosunek do przeszłości. To nie były podziały lewica-prawica. I na przykład w elektoracie SLD zawsze była nadreprezentacja osób, które w przeszłości, możemy ich nazwać nadzorcami pracy, czyli byli dyrektorzy zakładów pracy, byli menadżerowie. Natomiast w elektoratach prawicowych była duża reprezentacja środowisk robotniczych. Wydaje mi się, że tutaj jest wielkie wyzwanie dla środowisk lewicowych, żeby odtworzyć ten podział lewicy. Jeżeli Ani pozwolisz, to ja w kolejnym, jeżeli będę miał taką możliwość, to z chęcią bym kontynuował ten wątek, odpowiadając także na kilka pytań dotyczących tego, jak polska lewica mogłaby taki apel formułować. Absolutnie. Ja zamierzam jeszcze wykonać kilka obrotów myślowych przy Waszej pomocy i w związku z tym udzielić Wam jeszcze głosu przez kilka razy. Na tym ma polegać rozmowa. Ja myślę, że zarysował się bardzo ciekawy konflikt między globalizacja, lokalizacja, inne spojrzenie, warunki kulturowe, ekonomiczne, w jaki sposób mówimy o państwie, czy można tą dyskusję o lewicy i prawicy w jakiś sposób odzyskać przez rozmowę o państwie dobrobytu. Co ciekawe, Michał, mówiąc o tym, że no rzeczywiście Macron, który stał się bohaterem, nie jest jedynym bohaterem kampanii francuskiej, wspomniałeś Mélenchon. A myślę, że to jest ciekawe, że na tej sali do tej pory nie padły żadne przykłady partii należących tradycyjnie do ruchu socjaldemokratycznego, bo umówmy się, że program partii socjalistycznej i kandydata Benoît Hamon był całkiem zbliżony do programu tego bardziej lewicowego, czy radykalnie lewicowego, niemniej jednak nie otrzymał takiej samej nośności. Ponieważ wspomniałeś o SLD i wspomniałeś o tym, że SLD wpisuje się i wpisywało się w dość konkretny nurt, który dawniej był postrzegany nieco inaczej, a dzisiaj prawdopodobnie często również jest pytaniem, na ile SLD jest nostalgiczną formacją, czy też formacją, która może na nowo
zdefiniować lewicę na polskiej scenie politycznej. Chciałabym się zwrócić do Krzysztofa, który jest młodym reprezentantem w Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Mówię młody, bo sobie pozwalam nadal kategoryzować się w kategorii młodzi. My oczywiście już ta młodość nam już trochę nieco upływa, ale to może ostatnia konferencja, na której będziemy się traktować jako nieco młodsi. Więc Krzysztof, pełen zaangażowania, kongres Lewicy. Wszyscy pamiętamy rok temu poprzedni kongres Lewicy, zdejmowanie marynarki, radykalne hasła. Czy dzisiaj rzeczywiście SLD w ten sposób takiego bardziej radykalnego języka może zdefiniować na nowo Lewicę w kontekście polskim? I jakie byłyby postulaty? Pani doktor, jeżeli pani pozwoli, to ja trochę zmienię to pytanie, odpowiadając w kilku wątkach, bo padło wiele świetnych pytań, ale ja już mógłbym nawet polemizować z tym, co Bartek powiedział w którym kontekście. Chociaż najbardziej chciałbym rozpocząć odpowiedź od tego, jak Lewica powinna definiować swoją tożsamość w rozumieniu tego, czym mówił prezydent Kwaśniewski. No bo nie chodzi o żadną polemikę, podkreślam, z prezydentem. Momentalnie zgadzałem się z tym, co padało, ale chciałbym rozpocząć od globalizacji. Bo dlaczego w ogóle na Lewicy pojawiła się teza, że globalizacja jest czymś złym? No oczywiście pojawiła ona się słusznie. Ja miałem okazję uczestniczyć w świetnej dyskusji organizowanej przez Michała dwa dni temu w Fundacji Bernard na temat industrializacji i reindustrializacji. Ale tam profesor Mączyńska mówiła o tym, że prywatyzacja zysków i upaństwowienie strat stało się właśnie takim myśleniem globalizacji. I czy można to naprawić? Czy można wyjść z tego, że te wszystkie straty były korzyścią dla najbogatszych, a te wszystkie straty były przerzucane na najbiedniejszych? Otóż można. I tutaj do pana prezydenta jedna taka myśl, ale i do tych głosów, które dotyczyły myślenia o tym, czym jest globalizacja. Otóż jakbym myślał o globalizacji, to szybko bym odpowiedzi, dlaczego ona była trochę zepsuta. Zepsuta była dlatego, że przede wszystkim miała twarz wykluczenia i obojętności. A gdyby ta globalizacja miała twarz nadziei, gdyby lewicy udało się odpowiedzieć, jaka powinna być ta myśl globalizacji takiej twarzy nadziei, to my wszyscy nie mielibyśmy problemu, jaką powinniśmy mieć tożsamość. To z czym Lewica powinna się kojarzyć w kwestii takiego programu, który będzie trafiał do tych lokalów, o których mówił Bartek. Ale czy to trzeba odpowiedzieć, o tym, co my wynika? Znaczy, powinna ona dotyczyć myślenia o tym, czy powinniśmy mówić o uchodźcach. W ogóle temat uchodźców nie powinien być tematem tabu na lewicy, on powinien być tematem otwartości. Powinniśmy mówić o tym rozróżnieniu kapitału od pracy, to powinniśmy mówić o tym, że emancypacja pracy powinna stawać się wartością nadrzędną na lewicy. Do tej pory tego brakowało i nie mamy takiej odpowiedzi, czy to jest w ogóle pomysł na lewicowe myślenie o przyszłości. A przede wszystkim, jeżeli mówimy o pracy, która w globalizacji często pozostawała gdzieś tam na szarym końcu, bo liczył się zysk zapisany wielkimi literami u najważniejszych przywódców największych gospodarek na świecie. Zresztą świetnie pokazuje, jak ten produkt krajowy był rozdysponowany, kiedy w kapitale XXI wieku. Powinniśmy zastanowić się, a może wbrew temu, co dzisiaj robi lewica w Europie, czy lewica na świecie, powinniśmy odpowiedzieć na pytanie i zaproponować nowy model myślenia o lewicy. Lewica, która nie rozdaje podziału prostego, że albo państwowe, albo prywatne, nie albo publiczne, albo prywatne, ale na przykład takie myślenie, które też zapożyczono akurat z redaktora Rafała Wosia, ale bardzo mi się spodobało, myślenie o tym, że na przykład spółdzielczy, że dopóki nie będziemy nadawali nowego rytmu, że lewica może wchodzić w polemikę, że nowe technologie to nie tylko myślenie o tym, że będziemy się wszyscy komunikowali, ale to niebezpieczeństwo, o którym nigdy mówię. Będziemy pokazywali, jakie są zagrożenia. Jak będziemy mówili o pracy, to będziemy dawali odpowiedź, że praca wcale nie musi być opisana krótką charakterystyką tego, że to jest 15 czy 20 zł na godzinę, że to jest 2 czy 3 tysiące złotych miesięcznie. Ale praca to jest jakaś część godności. Godności, w której możemy myśleć o tym, że jak pracujemy, to stać nas na to, żebyśmy byli w stanie wyjechać na normalne wakacje, żebyśmy wcale nie w stanie byli utrzymać rodzinę, żeby stać nas było na to, że będziemy dziecko mogli posłać do szkoły, nie martwiąc się o to, czy kupimy podręczniki, że te podręczniki powinniśmy upaństwowić, powinny być za darmo. I to jest lewica. Moich marzeń, takiego myślenia bliskiego ludziom, tego, co oczekują od nas. Bo jak zabrniemy w myślenie o tym, czy 500+ jest dobre, czy nie, czy lewica powinna się wszystkim tym zajmować, o czym mówiła Barbara Kowalska, to uważam, że oczywiście, że tak. Bo takie protesty, jak wychodzenie na ulicę, czarny protest pokazały, że lewica w Polsce jest potrzebna i jest wielkie zapotrzebowanie. A bez tego, czy bylibyśmy się w stanie spotkać? Obawiam się, że takie spotkania mają sens tylko wtedy, jeżeli my sami czujemy, że ktoś chce z nami rozmawiać. Bo na tych salach będzie nas coraz mniej i będą tylko ci,
którzy uważają, że coś możemy. Rozumiem, że o Lewicy będziemy jeszcze za chwilę mówili, bo tak, nie chcę się, ale o zjednoczeniu i o tym wszystkim nie chcę się tego odnosić. W ogóle organizacyjnie chciałabym rozmawiać osobno i o nośności społecznej Lewicy chciałabym rozmawiać osobno, ale zanim oddasz mikrofon Bartku, Krzysztofie, przepraszam bardzo. Pytanie było z tej strony zostało bardzo konkretne. Zawsze rozmawiamy o tym, co Lewica powinna i jak powinna. Myślę, że nakreśliłeś nam bardzo dokładnie, jak widzisz, czym powinna być Lewica. Natomiast było pytanie o trzy konkretne postulaty na następne wybory. Skoro jesteś politykiem, to będę cię ciągnąć tutaj za język. Trzy postulaty. Którym Lewica powinna się zajmować. Postulaty dzisiaj, żeby Lewica była wiarygodna i żeby rzeczywiście mogła... Poważne podejście do tematu emancypacji pracy. Ja to bym powiedział. Powinna się zajmować przede wszystkim pracą. To powinien być standard tego, o czym myślimy, tylko nie w rozumieniu tylko kwotowości, ale też gotowości do tego, że walczymy o godną pracę. To po pierwsze. Godna praca, jeden. Tak. Druga sprawa to jest myślenie o przyszłości, ale nie w rozumieniu tego, że tworzymy jasne podziały. Ja uważam, że takim podziałem powinno być czas, co nas łączy w Europie i z Europą. Powinniśmy wzbudzić dyskusję na temat tego, czy Polska powinna być gotowa na przykład na strefę euro, bo uważam, że to jest temat, który już raz w referendum podjęliśmy i powinniśmy wrócić do tego, ale na godnych, normalnych warunkach. Tego dzisiaj Lewicy Europejskiej, Polskiej brakowało, a europejska jest w pewnym standardzie takiego myślenia. Zresztą to też jest takie myślenie. Ale czyli postulat byłby Polska w strefie euro? Postulat byłby taki, Polska w strefie euro, ale na godnych, normalnych warunkach, które pozwalają myśleć o przyszłości. I trzecia rzecz to jest sprawa dotycząca reindustrializacji, o której wspominał Michał. To jest myślenie o tym, że w Polsce, jeżeli chcemy budować silne państwo, takie, które będzie miało szansę myślenia o tym, że stać nas na to, żeby o tej pracy nie rozmawiać tylko w kontekście gotowości, to musimy też myśleć, jak odbudować polski przemysł tak, żebyśmy byli wszyscy z niego dumni. To są tematy lewicowe. Podkreślam, cały czas jestem z daleka od tematów, które są ważne światopoglądowo i w tej kategorii, bo one są bardzo ważne. Tutaj nie mam żadnych wątpliwości. Ale uważam, że kluczowe, które wyniesione powinny być na sztandary, to właśnie te związane z pracą i przemysłem. Czyli praca, strefa euro i przemysł. Trzy postulaty. Okej. Okay. Barbara, zwracam się do ciebie tutaj na końcu tej pierwszej rundy. Rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób dzisiaj definiowana jest lewica i o tym, że ten podział nie jest ewidentnie podziałem partyjnym. O tym zresztą była mowa we wstępnych wystąpieniach. Przewodnisz organizacji Inicjatywa Polska, która niedawno miała również konwencję programową. W raporcie Tożsamość Lewicy jest pytanie o spójność tej nowej inicjatywy i innych ruchów lewicowych. Więc chciałabym się ciebie zapytać zupełnie w kontekście tej dyskusji, w jaki sposób definiujesz ty ruch postępowy i lewicę? Czy w ogóle można w ten sam sposób mówić dzisiaj na scenie politycznej? I jak widzisz w tej chwili, jakie widzisz priorytety dla tej lewicy? Zanim Fiona odpowie na to pytanie, pozwól, że zwrócę uwagę Krzysztofowi Gawkowskiemu, że emancypacja kobiet to nie są sprawy światopoglądowe. Emancypacja kobiet to są sprawy gospodarcze, to są sprawy związane z rynkiem pracy, opieką zdrowotną. Jeżeli my sami, nawet na takiej sali, będziemy dzielić tematy na te istotne rynek pracy i te ma takie światopoglądowe emancypacja kobiet, to popełniamy olbrzymi błąd. Ponieważ w momencie, kiedy kobiety nie mają pełni praw reprodukcyjnych, nie mają równego traktowania gwarantowanego na rynku pracy, bo zawsze będą te gorsze, te podległe, te, którym się nie daje prawo decydowania o najprostszych rzeczach. Więc jak mogą potem sprawować jakikolwiek mandat? I to jest taka prośba też do nas samych, w jaki sposób mówimy i dlaczego niektóre rzeczy są w kanonie wartości lewicowych. One nie są dlatego, że są po prostu słuszne i nam się wydaje, że to jest tak dobrze, tylko zwyczajnie dlatego, że mają uzasadnienie również w rozwiązaniach ekonomicznych i patrzenia na społeczeństwo jako całość. Więc taki mój apel, nie mów, że tym się nie będziemy zajmować, bo to są rzeczy gdzieś tam na boku. To nie są rzeczy gdzieś tam na boku. Ale to jest kawałek fundamentu. Miejsce kobiet na rynku pracy zależy od tego, co mogą, a czego nie mogą. I po to dzisiaj jest taki atak konserwatystów na prawa reprodukcyjne kobiet, żeby w kolejnym kroku zaatakować te prawa na rynku pracy, w społeczeństwie, godne starość i opiekę medyczną. Także ich plan jest dużo, dużo większy. My dużo bardzo mówimy też o pewnej naszej tożsamości, kryzysie tożsamości na lewicy. A wydaje mi się, że kryzys tożsamości, w ogóle nie mówię o tym, że to jest jakikolwiek kryzys tożsamości, to jest transformacja. Jeżeli będziemy cały czas czerpali tożsamość ze stosunków, które panowały w XIX i XX wieku, to faktycznie mamy kryzys. Natomiast jesteśmy w XXI wieku i się do tego trzeba dostosować. Popatrzcie Państwo, nikt nie mówi o kryzysie konserwatystów i ich tożsamości.
a konserwatyści, wydawałoby się, ci zwolennicy starego porządku, to są ci, którzy na przykład prowadzili w Wielkiej Brytanii związki partnerskie. No mówiąc szczerze, powinni mieć straszliwy kryzys tożsamości. A ja nie spotykam się z konferencjami, jak to strasznie jest źle. My się uwielbiamy samobiczować. Uwielbiamy patrzeć w przeszłość, zamiast znaleźć sensowne rozwiązania. Tak, przegraliśmy wybory. Jest fatalnie, nie ma lewicy. Natomiast Piotrze Szumlewiczu, dobra wiadomość, jesteśmy opozycją totalną. Ciężko być bardziej totalną niż spoza parlamentu. I to już nam daje pewną siłę spojrzenia i to, że nie będziemy brali współodpowiedzialności jakiejkolwiek za to paskudztwo, które dzisiaj się dzieje w Sejmie. Inicjatywa Polska powstała po to, żeby móc część postulatów realizować pomimo ograniczeń partyjnych. Partie są potrzebne, partie są konieczne i nie ma niczego złego w obecności partii politycznych, wręcz przeciwnie, uważam, że to jest sensowny system rozwiązywania w obecnych warunkach problemów przez przynależność do partii. Tylko realia są takie, że w Polsce ludzie wcale nie chcą przynależeć tak bardzo do tych partii. Czują się czasami podzieleni i okopani, a bardzo często mają doświadczenia działalności właśnie lokalnej. Te partie stanowią dla nich wyłącznie przeszkodę, bo szyldy za mocno ich identyfikują, bo powstają konflikty i nie da się zrobić czegoś wspólnego razem. Siła ruchów miejskich to nie brak poglądów tych ludzi. To siła tego, że potrafią do jakiejś konkretnej sprawy odwiesić część poglądów, a przede wszystkim część konfliktów, które idą za partiami. I kiedy zakładaliśmy inicjatywę, to między innymi nam przyświecało. To też dobre doświadczenie ze współpracy przy Zjednoczonej Lewicy z dużą częścią osób zaangażowanych wtedy w ten projekt. Bo widzieliśmy, że w ten sposób można wiele osiągnąć. Jak dzisiaj, Aniu, pytasz, przepraszam za tą poufałość, że zanim strzykać, znamy się od kiedy Ania zyskała świadomość, bo ja jestem starsza i właściwie nie powinna tutaj już być jako ta młoda lewica. Podeszliśmy się, że to nie my już jesteśmy. My jesteśmy, może z wyłączeniem Banku Telewizyjnego, ale my już jesteśmy weteranami tej zabawy. 20 lat w życiu politycznym, pozwolę sobie na ten weterański ton, Michała Syska spotkałam, kiedy byliśmy na dyskusji z obecnym tutaj Aleksandrem Kwaśniewskim, który mówił o globalizacji, a my byliśmy jako ta grupa określana wtedy antyglobalistyczna, byliśmy alterglobalistami, którzy wiedzieli, to, co dzisiaj się sprawdza, że ta globalizacja jest zła, dlatego że jest z założenia niesprawiedliwa, z założenia nastawiona jest na wyzysk. I czego tu zabrakło? Zabrakło silnych państw. Jeżeli mówimy dzisiaj o współczesnej lewicy, współczesnej zmianie dyskusji, to ta lewica, w moim rozumieniu, to jest siła propaństwowa. To jest siła nie tylko propaństwa w rozumieniu państw narodowych, ale rozwiązań ponadnarodowych. Dlatego ja bardzo mocno wierzę w Unię Europejską. Nie taką, jaką jest dzisiaj, ale taką, jaką mogłaby być. Ponieważ część rozwiązań, odpowiedzi na kryzysy związane z rynkiem pracy, kryzysem uchodźczym, kryzysem tożsamości w dużej mierze, mogłaby dać wspólna, spójna polityka międzynarodowa i właśnie taką, jaką daje, z przestrzenią, jaką daje Unia Europejska. I dlatego największy mój żal do dzisiejszych konserwatystów i prawicy mam o to, nie o polityki, które robią, bo to wszystko w miarę da się naprawić, ale o zniszczenie naszej szansy cywilizacyjnej na dobrą zmianę Unii Europejskiej, na wykopywanie nas poza nawias prawdziwych zmian i tego, że za 5 lat ockniemy się gdzieś na peryferiach Unii, będąc w niej dalej, jako beznadziejny bufor. A po co być w tej Unii? A po to, żeby zawalczyć o te rzeczy dla nas, wydawałoby się, tak jak się tutaj mówimy, jednak fundamentalne, dotyczące sprawiedliwego rynku pracy, stosunków między kapitałem, państwem, a obywatelem. Problemami, z którymi będziemy się stykać, czyli nie tylko dobrej pracy, co jest bardzo ważne, bo dzisiaj w Europie te kryzysy bezrobocia, szczególnie w Polsce, nie są takie duże. To jest nie problem ze znalezieniem pracy, tylko ze znalezieniem pracy, za którą da się godnie żyć, a potem znajdzie się czas wolny, żeby go dobrze spędzić. To jest przede wszystkim też problem z godnym starzeniem się. To nas wszystkich czeka. Bartka Rydlińskiego najpóźniej, ale mamy świadomość, ale Krzysztof, ty siwe włosy, ja w okularach i udajemy młodzież. O następnym panelu tak nie będzie. Natomiast te dotyczące tego, co państwo może zbudować dla całej rzeszy nas wszystkich, którzy będziemy coraz starsi. Skąd wziąć na to pieniądze? Na ile podatki mogą być sprawiedliwe i mogą być ściągane sprawiedliwie nie tylko od osób fizycznych, ale również korporacji. Ja bym strasznie chciała odpowiedzieć na pytanie Piotra Szumlewicza na temat kilku tych rzeczy, którymi się przede wszystkim
trzeba będzie konkretnie zająć. Ja nie wiem, czy z tym się wygra wybory, bo to nie są takie proste, szybkie odpowiedzi, ale przede wszystkim edukacja. Jeżeli uda nam się wreszcie przejąć władzę i nam, nie mówię nam tej czy innej formacji, ale nam ludziom myślącym w pewien sposób modernistyczny czy progresywny, to zmiany w systemie edukacji są konieczne. Takie, żeby edukacja odpowiadała nie za zapotrzebowania wieku XX, tylko na drugą połowę XXI, a obecne programy nauczania tego nie gwarantują. Tu trzeba będzie odkręcić natychmiast. Progresja podatkowa, w Polsce podatki są po prostu niesprawiedliwe. To nie można mówić, żeby były bardziej sprawiedliwe. Niech zaczną po prostu być sprawiedliwe. I cały pakiet ustaw dotyczących polityki społecznej z mocnym naciskiem na politykę skupioną wokół kobiet. To kobiety są, żyją dłużej, starzeją się i zostają gdzieś same, bardziej zostawione na marginesie. Opieka zdrowotna dla wszystkich. Wydawałoby się dosyć oczywistym postulatem. Mogę ci to opowiedzieć w szczegółowych, Piotrze, ustawach, jakbyś chciał, ale zrobię to na czyli trzy, jeżeli cię rozumiem, Basiu, to jest edukacja, to jest kwestia godnej pracy i to jest kwestia polityki społecznej obliczonej na starzejące się społeczeństwo. Tak, ponieważ co do Unii Europejskiej, to będziemy już musimy nadrabiać to, co te psują. Bardzo dziękuję. No pojawił się tutaj taki element humorystyczny, czy my jesteśmy właściwie młodzi, czy jesteśmy starsi. No ja już sama mówiłam, że rok temu żeśmy tutaj też zasiadali jako tutaj obiecująca młoda generacja i tak na krótkie pytania, zupełnie na krótką odpowiedź. Jeżeli patrzycie, no bo na tej sali siedzi wielu nestorów lewicy polskiej, osób, które nas wprowadzały do polityki w taki bądź inny sposób, krytykowały w tej polityce. No i w tej chwili trzymają jakoś kciuki, żeby wam się dało. Więc chciałabym się zapytać w ramach może ostatniego momentu buntu, na czym waszym zdaniem polega zmiana pokoleniowa? Bo jeżeli dzisiaj mówimy o edukacji, czy o służbie zdrowia, czy o globalizacji, sami wspominaliście, że dyskusje miały już wcześniej moment. Więc na czym polega jakość zmiany pokoleniowej dzisiaj na lewicy? Wasiu, zaczynając od ciebie. To nie jest, że to się powinno wydarzyć i ktoś komuś będzie ustępował miejsce, to się po prostu dzieje. Ta lewica zaangażowana tutaj jest mało reprezentowana, bo zwyczajnie jest pewną młodzież wzięła wolny dzień, natomiast weekend mają albo studia zaoczne. Kiedy patrzę na ludzi, którzy przychodzą do mnie do stowarzyszenia, to ja naprawdę wiem, że zmiana pokoleniowa wydarzy się, bo mają inne spojrzenie na otaczającą rzeczywistość, są po prostu młodsi o dekadę lub dwie. I to nie ma co robić żadnych kroków sztucznych i na siłę. Po prostu oni są coraz mocniejsi, coraz lepiej przygotowani i będą. Czy będą brali udział w takich dyskusjach? Myślę, że w niewielkim stopniu, bo w inny sposób się komunikują, a szczególnie w dzisiejszej Polsce te miejsca i momenty buntu są inne. To nie jest stałe uczestnictwo i przywiązanie do bycia, tylko pojawianie się w miejscach, gdzie się rzeczy dzieją. Można oczywiście udawać, że będziemy stawiać z tobą jakoś opór, będziemy nadal instytucjonalnie się nieźle trzymać. Bez sensu, bo prędzej czy później i tak będziemy mieli 100% inwestorami. Krzysztof, dwa słowa a propos zmiany pokoleniowej. Buntu szlachetnia. Ciężko to mówić o buncie, jak człowiek zbliża się do 40, to już generalnie Aleksander Kwaśniewski wtedy był prezydentem Polski. Więc tak naprawdę to już my przeszliśmy tą barierę myślenia o tym, po której stronie, tak jak Barbara powiedziała, jesteśmy. Ja mam takie wrażenie, że dzisiaj myślenie o nowoczesnej polityce polega na tym, że ci, którzy są starsi, siedzą na tej sali, bez względu po której stronie teraz jesteśmy, a ci, którzy interesują się lewicową polityką, śledzą nas na Twitterze, na Facebooku, tam toczy się taka prawdziwa wymiana myśli lewicowych i czasami warto sięgnąć nawet nie do tego, co portale społecznościowe, ale co komentarze pod naszymi tekstami, artykułami, wypowiedziami czy spinami na stronach internetowych największych polskich portali zawierają, bo tam jest prawdziwa myśl o lewicy. Jeżeli chcemy odbudować postę lewicę, to musimy skupić się na tym, żeby wyrobić nawyk w społeczeństwie, w tej grupie, która pisze komentarze pod tymi artykułami, żeby mówiła o nas dobrze. Więc takie mam wrażenie osobiście. Michał, co ty na ten temat sądzisz? Powiem tak, ja traktuję zmianę pokoleniową, będę mówił jako o pewnej zmianie naturalnej, a nie jako postulacie, ponieważ jestem przeciwnikiem mówienia, że polska polityka wymaga jakiejś zmiany pokoleniowej.
Uważam, że tego typu hasła są bardzo, bardzo szkodliwe. Znaczy, polityka jest po prostu pewnym procesem, pewną walką, pewnym ścieraniem się poglądów idei i nie można po prostu postulować zmiany demograficznej. Ja raczej w polityce wolę dzielić ludzi na przykład na czytających i nieczytających. I niestety mam wrażenie, a Barbara to już tutaj ujawniła, że już od dawna przyglądam się polskiej polityce z bliska i z daleka i niestety moim zdaniem w porównaniu na przykład do lat 90., gdy na przykład obserwujemy posiedzenia Sejmu, mam wrażenie, że jest mniej czytających w polskiej polityce i jakość polityki spada i obserwując młodych parlamentarzystów na przykład w tej kadencji Sejmu, ja nie mam poczucia, że zmiana pokoleniowa jest zmianą na lepsze. Natomiast wydaje mi się, że w środowiskach lewicowych, a z nimi mam kontakt poprzez szkoły, które organizujemy dla młodych aktywistek i aktywistów, mam wrażenie, że jest zmiana na lepsze, ponieważ są to osoby czytające i co jest ważne, co nie było niestety moim doświadczeniem, którzy mają już co czytać w Polsce. Gdy my zaczynaliśmy działalność w latach 90., nie istniały takie wydawnictwa jak Krytyka Polityczna, jak Le Monde Diplomatique. Właściwie z takich periodyków bardziej ambitnych było tylko dziś Mieczysława Rakowskiego, natomiast nie było nawet takiej literatury. W tej chwili, gdy spotykam się z młodymi ludźmi z Razem, z Inicjatywy Polskiej, z SRB, to są wszystko ludzie, którzy są już w tym intelektualnym obiegu światowym, jeśli chodzi o lewicę. To jest także pokolenie, które niezmiernie, teraz przechodzę już do pokolenia na przykład młodych związkowców, z którymi także współpracujemy. To jest pokolenie, które doskonale rozumie, na czym polega współczesny kapitalizm. I które ma poczucie, że współczesny model kapitalizmu w Polsce nie spełnia ich aspiracji, że powoduje brak stabilności, która powoduje pewną frustrację. Problemem, jeśli chodzi o zmianę pokoleniową w polskiej polityce, polega na tym, że większość ludzi w wieku 18, 20, 25 lat w Polsce, mówię o tej grupie demograficznej, to są osoby, które deklarują w różnych badaniach bardzo konserwatywne i bardzo prawicowe poglądy. Partia Razem, która jest partią właśnie wywodzącą się z tego pokolenia, to jest pewna awangarda w tym pokoleniu. Moim zdaniem to jest grupa mniejszościowa, to znaczy większość ich rówieśników to są sympatycy Pawła Kukiza i Janusza Korwin-Mikkego. I wydaje mi się, że to jest wielkie wyzwanie dla środowisk polskiej lewicy, że polska prawica przez 25 lat wykonała gigantyczną pracę polegającą na budowie hegemonii kulturowej. Znaczy, paradoksem polskiej transformacji jest to, że w Polsce to prawica odrobiła lekcję z Antonia Gramsciego, a nie lewica. I to prawica postawiła na budowę instytucji, które kreują dzisiaj poglądy, postawy, także postawy etyczne, moralne, także postawy wobec uchodźców wśród młodego pokolenia. Bo są to takie instytucje, na przykład jak Instytut Pamięci Narodowej, jak cała sieć prawicowych think tanków, cała sieć organizacji związanych z Kościołem Katolickim, silnie finansowanych z instytucji, ze środków instytucji państwowych, które powodują, że prawica w Polsce wychowuje nowe pokolenia. Mój największy zarzut do lewicy, która sprawowała w Polsce rządy przez dwie kadencje, to jest to, że lewica nie postawiła swoich instytucji, że nie podjęła tej walki na polu hegemonii kulturowej, że w okresie rządów lewicy nie powstały na przykład filmy poświęcone historii, poświęcone właśnie budowie pewnej lewicowej narracji. Dziś niestety robią to instytucje prawicowe, tym bardziej moim zdaniem powinniśmy my jako środowisko lewicowe doceniać wszystkie te think tanki, których ja tutaj chciałbym być rzecznikiem dzisiaj podczas tego spotkania, żeby wspierać te wszystkie organizacje, które powstają, także tworzone przez młodych ludzi, bo to nie jest tylko Ośrodek Myśli imienia LaSalle, to jest Fundacja Global, to jest Fundacja Kaleckiego, to jest Fundacja IKRA. To są młodzi doktorzy socjologii, politologii, ekonomii, którzy są otwarci na łączenie refleksji naukowej, intelektualnej z życiem politycznym. A mój zarzut do świata polityki dzisiaj polega na tym, że świat polityki nie jest zainteresowany dorobkiem lewicowych think tanków. Te kwestie, o których my dzisiaj mówimy, o prekaryzacji pracy, o umowach śmieciowych, my tam na końcu sali stoi dr Rafał Bakalarczyk, dr Janina Peterczyk, to są autorzy opracowań, które my przekazywaliśmy partiom lewicowym,
to opracowania były raportami dotyczącymi sytuacji osób starszych, sytuacji młodzieży. Przekazywaliśmy to z rekomendacjami do partii lewicowych. Absolutnie nie było zainteresowania, żeby podnieść te kwestie podniósł PiS. Także reasumując, ja uważam, że w polityce procesy zmian pokoleniowych powinny następować w sposób spontaniczny, odbywać się na zasadzie konfrontacji przede wszystkim ideowej, a nie były jakimś elementem inżynierii, że na siłę trzeba coś odmładzać. I wydaje mi się, że wielkim wyzwaniem dla lewicy będzie właśnie to, że dzisiaj rząd dusz wśród najmłodszego pokolenia Polek i Polaków sprawuje ta skrajna prawica. Bartosz, zmiana pokoleniowa, potem będzie jeszcze jedna runda pytań. Bardzo krótka, bo stoimy między ucztą intelektualną, a ucztą związaną z kofeiną. Więc w związku z tym, Bartosz, zmiana pokoleniowa. Tak, ale mam nadzieję, że nie to nie a szybko. A to nie skraca, nie. Myślałem, że usłyszę coś dobrego Centrum Daszyńskiego, bo my też lubimy think tank. Jaka jest różnica pokoleniowa, jak się zgadzam z Michałem na temat tego, że nie należy dzielić polityków na młodych i starych, tym bardziej, że również zmiana pokoleniowa na lewicy nie była radykalną zmianą ilościową, jakościową. I byliśmy tego świadkami, więc można powiedzieć rzecz następującą. Aleksander Kwaśniewski jest rok starszy od moich rodziców i co widzę chociażby w takim pokoleniowym rozgraniczeniu, że moje pokolenie będzie miało gorszą i mniej przewidywalną przyszłość. I to widać jasno i wyraźnie, chociażby jeżeli patrząc na stosunki pracy młodych ludzi, również moich koleżanek i kolegów z Centrum Daszyńskiego czy z uczelni, na której wykładam, widać, że ta przyszłość jest coraz gorsza i mniej przewidywalna. To jest pierwszy wątek. Drugi, na pewno, że chyba nasze pokolenie na lewicy przestało wierzyć w hasło gazety wyborczej, że lewicy nie wolno. Że my chyba odrobiliśmy lekcję, że w demokratycznym państwie prawnym nikt nie powinien narzucać demokratycznym wybranym partiom, że jest im mniej bądź więcej wolno z przyczyn historycznego pochodzenia. I trzeci wątek, który moim zdaniem jest tutaj kluczowy, że my chyba jesteśmy, to jest moja uwaga właśnie do pokolenia ojców i matek, założycieli SDRP i SLD, że my chyba jesteśmy bardziej radykalni w obronie waszych życiorysów. Życiorysów nie tylko waszych, ale również naszych dziadków i naszych babci, że to, co teraz się dzieje w Polsce, jest prostą pochodną tego właśnie, że lewicy było mniej wolno, a więc lewica była mniej odważna w obronie dobrego imienia osób, które tworzyły Polskę Ludową. I chciałem w tym momencie właśnie powiedzieć, że to pokolenie, przynajmniej które ja reprezentuję, do samego końca, do ostatniego strzału na tej barykadzie będziemy walczyć o wasze dobre imię. Bo wy nie byliście, jak to mówił lider kiedyś w prawicy, płatnymi zdrajcami, pochłokami Rosji, tylko wy byliście tymi, którzy wzięli kielnię i odbudowali Polskę po wojnie, a później zaangażowali się w budowę takiej Polski, jaką mogła być, bo po prostu już jej nie było. I chciałbym serdecznie Państwu serdecznie powiedzieć i w jakimś sensie zagwarantować Wam, że walka o historię jest walką o przyszłość. Bo walka przeciwko dobrym zdobyczom PRL-u jest przeciwko wszelkim pozytywnym, progresywnym aspektom polskim, bo PRL był jedynym doświadczeniem niedemokratycznego państwa dobrobytu. Jeżeli zobaczymy i porównamy sytuację właśnie z PRL-u, ze współczesną Polską, chociażby właśnie w tych miejscach, o których ja mówiłem, które przegrały na proces transformacji, to jest nich gorzej niż było w PRL-u. W moim Morzu Mazowieckim, w mieście garnizonowym przedszkole, do którego chodziłem, zostało na początku sprywatyzowane, później zamknięte po to, żeby później się otworzyło po raz kolejny jako element dobry dla najbogatszych mieszkańców Nowego Dworu. I z tego względu właśnie ta zmiana pokoleniowa polega również na tym, że my chyba naprawdę jesteśmy, bo liczby nie jest przyczyn jakby tego, że wystartujemy z niższego poziomu, chyba bardziej odważni. Czego bym sobie bardzo życzył również wszystkim młodym lewicowcom i lewicowczyniom. Bardzo dziękuję. Myślę, że w ten sposób odpowiedzieliśmy na dwa bloki konkretnych pytań. Pytanie, jak dzisiaj w domniemaniu tutaj panelistów określa się ruch postępowy, tudzież centro lewicy, co oznacza to w kontekście polskim, a także zmiana pokoleniowa, w sensie pytanie właściwie dotyczyło tego, co nowego i co mogłoby przywrócić wiarę w centro lewicy, biorąc pod uwagę nowe twarze, które się na niej pojawiają, ale również wątek został rozszerzony na tą kwestię kształtowania kultury politycznej, jakości demokracji, o której była mowa wcześniej. I teraz na sam koniec chciałabym zapytać o pytanie, które padło również z sali, czyli w czyim imieniu. Pytanie jest w kontekście nadchodzących wyborów. Tutaj padły pytania razem czy osobno. To było pytanie stricte w sojuszu
formacyjnym pytaniem. Oczywiście jest wiele możliwych scenariuszy do rozważania. Scenariusz zupełnie osobny, scenariusz koalicji wyborczej, scenariusz portugalski, koalicji rządzącej po wyborach. Tutaj pan profesor Pastusiak mówił, że może on nawet tego nie dożyje, no ale życzymy mu po pierwsze, żeby dożył, a po drugie, żeby te zmiany na lewicy działały się w miarę szybkim tempie. Natomiast jest pytanie do was. W jakim imieniu, biorąc pod uwagę, że idzie właściwie szpaler wyborów, w czyim imieniu i z jaką koncepcją, z jaką strategią na te kolejne wybory? Owszem, Barbara mówiła o tym, że bycie w tej opozycji w tej chwili jest tą opozycją bardzo radykalną, bo jest to opozycja pozaparlamentarna, ale pytanie, ile tych lat opozycji i ile lat rządów destrukcji tak naprawdę państwo może wytrzymać, bo konsekwencje tego będą również pokoleniowe i długotrwałe. Więc w ramach pytania o odpowiedzialność za politykę i za to, co dzisiaj mówimy, chciałabym zacząć od think tanków, a skończyć na strategii polityków wobec nadchodzących wyborów, czyli w czyim imieniu. Michał mówił o wykluczonych, mówił o globalizacji w innym kontekście niż Bartosz. Była mowa o przepływie elektoratów, dzisiaj trudno mówić o stałym elektoracie. Czyli w czyim imieniu ma być ta centrolewica w Polsce i w jaki sposób? Bartosz, ostatnie słowo do ciebie. Lewica w imieniu przegranych procesów transformacji, po pierwsze. Po drugie, osób, którym dzisiaj szarga się ich historia życia. A po trzecie, przeczytam państwu fragment z Gazety Wyborczej, że państwo zobaczyli, kogo nie powinna reprezentować lewica. Dominika i Sebastian Kulczykowie wydadzą 100 milionów złotych na pomoc najuboższym Polakom. Nigdy wcześniej żaden Polak nie przekazał jednorazowo tak dużej sumy na cele charytatywne. No to ja bym chciał, żeby podatki, a nie cele charytatywne były od tego, żeby dawać dla osoby uboższe, więc ja bym chciał, żeby reprezentować była ta imię, żebyśmy reprezentowali interes tych osób, które powinny płacić niższe podatki, bogaci wyższe, bo naprawdę para się zauważyła, podatki w Polsce nie są niespełnione, są po prostu radykalnie źle skonstruowane. Więc chciałbym, żeby nie rodzinę Kulczyków reprezentowała lewica. I tego państwo sobie życzę. Michał, czy to wystarczy? Ja bym chciał, oczywiście odpowiem na to pytanie, ale chciałbym konkretnie odpowiedzieć na pytania, które padły z sali. Robert Kwiatkowski zapytał się, jak wygrać wybory. Ja uważam, że lewica absolutnie nie powinna sobie stawiać tak pytania. Wydaje mi się, że wszystkie porażki wyborcze SLD po roku 2001 wynikały z tego, że właśnie stawiano sobie strategicznie pytanie, jak wygrać wybory, zapominając, że partia nieduża, która nie walczy o zwycięstwo, musi dostosowywać do tego celu swoją strategię. Otóż partia, która walczy o zwycięstwo wyborcze, szeroko otwiera skrzydła. Ten apel wyborczy jest bardzo, bardzo szeroki. Gdy stara się to robić partia mała, to ten przekaz trafia absolutnie do nikogo. Wydaje mi się, że raczej lewica powinna sobie dzisiaj postawić pytanie, jak odzyskać reprezentację parlamentarną. I wtedy zastanawiać się, kogo chce się reprezentować. Wielka partia, może Platforma Obywatelska, może sobie stawiać pytanie, jak szerokie grupy społeczne możemy reprezentować, ponieważ ona walczy o stawkę 20 czy 30%. My walczymy o to, żeby przekroczyć próg wyborczy i mieć reprezentację wyborczą, a to powoduje zupełnie inną logikę budowania strategii wyborczej. Druga rzecz, bo moim zdaniem to było bardzo ważne pytanie o język lewicy. Wydaje mi się, że bo w tej chwili na europejskiej lewicy toczy się dyskusja o języku, jakim należy się zwracać do wyborców, jak odzyskać w ogóle język lewicy po 3 dekadach dominacji ideologii neoliberalnej, ponieważ warto sobie uświadomić, że socjaldemokracja przejęła dużą część słownika neoliberalnego. I wydaje mi się, że czas jest do powrotu także do języka wartości. Znaczy do tego, żeby uzasadniać pewne postulaty lewicowe nie tylko z perspektywy ich efektywności ekonomicznej, co można robić, bo można z pozycji lewicowych uzasadniać lewicową politykę gospodarczą czy społeczną, atakując neoliberałów właśnie tym, że nasze rozwiązania są bardziej efektywne ekonomicznie niż ich. Ale wydaje mi się, że czas wrócić do języka, który uzasadniałby postulaty lewicowe z pozycji aksjologicznych. Że po prostu coś jest sprawiedliwe społecznie na przykład. Moim zdaniem odzyskanie pojęcia sprawiedliwości społecznej, o co apelujemy i nawet wydaliśmy takie opracowanie, które niestety nie znalazło żadnego zainteresowania. Ono będzie dostępne na naszej stronie internetowej. Zapowiedź tego wydawnictwa jest w myśli socjaldemokratycznej.
gdzie staramy się pokazać, jak można odzyskać słowo sprawiedliwość społeczna na poziomie aksjologicznym, ale także w wymiarze bardzo konkretnych polityk, ponieważ my to pokazujemy bardzo konkretnie przy emeryturach, przy polityce opieki itd. itd. Więc moim zdaniem to jest kwestia zasadnicza, żeby uświadomić, żeby odzyskać język lewicowych wartości. I warto sobie przypomnieć, że z sukcesem to jest czynione przez socjaldemokratki i socjaldemokratów w krajach Europy Zachodniej, a nawet Barack Obama także używając tej retoryki wartości wygrywał wybory. I wreszcie mnie się wydaje, że i tu pozostanę na poziomie strategii. Wydaje mi się, że dużo ważniejsze jest nie określenie bardzo konkretnych postulatów. Znaczy to jest bardzo istotne. Państwo znajdziecie mnóstwo takich konkretnych postulatów w publikacjach, które my przygotowywaliśmy. One są dostępne na naszej stronie internetowej, ale wydaje mi się, w polityce przy wygrywaniu wyborów najważniejsze jest coś, co nazywa się taką politycznym przekazem. To jest coś, co w takiej strukturze komunikacyjnej jest pomiędzy ideologią, postulatami ideologicznymi, a konkretnymi postulatami programowymi. To jest coś pomiędzy. To jest po prostu opowieść, narracja. Otóż polska lewica musi mieć alternatywną narrację do narracji Platformy Obywatelskiej o ciepłej wodzie z kranu, czy też narracji straszącej PiS-em. I tutaj ja bym bardzo przestrzegał Piotra Szymlewicza. Moim zdaniem lewica nie może dać się wciągnąć w podsycanie strachu przed PiS-em, bo to będzie grało zawsze na Platformę. Przekaz Platformy jest taki, że my jesteśmy antypisem i zapewnimy wszystkim spokój. Z drugiej strony mamy narrację nacjonalistyczno-konserwatywną, która bardzo skutecznie kanalizuje rozczarowania, które mają swoje źródła w kwestiach ekonomiczno-społecznych. Po prostu lewica musi przedstawić własną opowieść o Polsce, która będzie osadzona w aksjologii, w wartościach, w pewnej krytycznej analizie współczesności, a jednocześnie będzie na tym najniższym poziomie zawierać te konkretne postulaty. Ale ludzie nie głosują na konkretne postulaty. Ludzie głosują na opowieści, na narracji. I takiej narracji wywołującej emocje lewicy brakuje. I wreszcie, wydaje mi się, że to także jest wielki problem środowisk lewicowych w Polsce, że trzeba sobie uświadomić, że w polityce wygrywa ten, który ma nie tylko elektorat pozytywny, ale ma także elektorat negatywny. Znaczy, nie można w polityce być emocjonalnie zimnym i zadowalać wszystkich grup społecznych. I tak jak rok temu zakończę to, nawiązując do współgospodarza naszego spotkania, czyli prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Jak się wszyscy mnie pytają, jakiej strategii politycznej ma używać lewica, to zawsze zamieszczam ten spot wyborczy Aleksandra Kwaśniewskiego z 1995 roku. On jest dostępny na YouTube. Gdy Aleksander Kwaśniewski mówi: przeciwko mnie są media, przeciwko mnie jest Kościół, przeciwko mnie są warszawskie salony, ale chcą mnie wybrać ludzie. Jeżeli lewica nie będzie miała w sobie takiego potencjału antyestablishmentowego dzisiaj, to zawsze będzie oddawać pole prawicowemu populizmowi. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Michał Krzysztof. Szukam odpowiedzi na pytanie, czy powinniśmy myśleć o nowej Zjednoczonej Lewicy, to przychodzi mi do głowy piosenka "Ale to już było", jak się mówią Maryla Rodowicz, i pytanie, jak ona się kończy, wszyscy wiecie. Tyle, że to tylko myślenie o polityce w kwestii chęci wygrywania wyborów determinują czasem myślenie o podejmowaniu decyzji. I od tego chciałbym na chwilę odejść, bo łatwo jest powiedzieć, że Zjednoczona Lewica to fajny pomysł, a partie polityczne oddzielnie to też fajny pomysł. Każda droga ma swoich zwolenników, a pewnie każda swoich przeciwników. Tyle, że autorów każdego projektu nie ocenia się po tym, jak mieli pomysł, tylko po tym, jak mieli wynik. Więc ten wynik determinuje to, co jest najważniejsze przy podejmowaniu jakiegokolwiek wyzwania. Nie mówię tego dla usprawiedliwienia, ani dla chęci zmiany zdania. Po prostu mam takie poczucie też doświadczenia, co prawda nie takiego jak koledzy i koleżanki na tej sali, ale doświadczenia, które uczy, że porażki też trzeba znosić, a pomimo tego iść w jakimś kierunku, który przez miesiące, a nawet dzisiaj już lata się reprezentowało. I Michał poruszył kwestię dotyczącą tego, że lewica nie ma swojej narracji. Jako takiej nie ma swojej narracji. Otóż pewnie dzisiaj ciężko jej szukać takiej, która wykuwałaby oparcie na poziomie 20-30%, bo gdyby była, to byśmy nie zastanawiali się, że jesteśmy w kryzysie, tylko jak przejąć władzę po PiS-ie.
Więc jak szukałbym odpowiedzi na pytanie, jaka lewica, jaka narracja tej lewicy, to chciałbym się poprzeć, czy oprzeć się na słowach profesora Tadeusza Kowalika, który pytał o to, czy państwo opiekuńcze ma sens, powiedział, że Polski nie stać na to, że nie powinna być opiekuńcza. I to powinna być narracja lewicy w myśleniu o tym, jaką chcemy obrać drogę. Nie szybko, bo pewnie rzeczywiście nie będzie tak, jak Aleksander Kwaśniewski znowu tutaj wspominany na początku powiedział, że wygramy władzę, ale panie prezydencie, ja panu przypominam, pana kolega, który siedzi obok pana, wielokrotnie mi opowiadał o Jarosławku Wiatrze, jak to w sali kongresowej w roku na przełomie lat 89-90 Tadeusz Rakowski nam powiedział, że dojdziecie do władzy za 20 lat. No i doszliście na szczęście trochę wcześniej. Oczywiście to było to włożone i obciążone tym, że ta władza kosztowała lewicę jakiś kryzys, doprowadziła do tego, że możemy na nią narzekać, ale bez względu na to, jak to się skończyło, jednak mieliśmy swojego prezydenta i czterech polskich premierów, którzy bez względu, jak się w historii zapisywali, jednak mają kwestie lewicowe, jako fundament tego, jak zmieniamy Polskę. Więc po pierwsze myślenie o tym, że takim fundamentem może być właśnie państwo opiekuńcze. Nie wstydzić się tego, nie uciekać od odpowiedzialności, bo lewica w Polsce, bez względu jaką drogą będzie kroczyła, mówię organizacyjnie, jeżeli będzie umiała się porozumieć w jakichś wspólnych sprawach, to będzie pokazywała, że stać się na przejęcie władzy. Drugi apel, który mam, ale to również do samego siebie i do formacji, którą reprezentuję, to uważam, że lewica dzisiaj powinno być stać na to, pomimo że idzie inną drogą wiele partii politycznych, że są wspólne inicjatywy, które potrafimy razem podjąć. Co widzę jako taką inicjatywę? Po pierwsze inicjatywy obywatelskie ustawodawcze, bo takie inicjatywy mogą pokazać, że lewica do parlamentu może wrócić bez wyboru. Może wrócić na mównicę sejmową, może wrócić z projektem obywatelskim, jak był projekt, który reprezentowany przez Barbarę Nowacką w Sejmie, był też pokazem siły i dominacji, że jednak nie tylko prawica może w Polsce narzucać pewną narrację, ale też myślenia o tym, że są takie miejsca, które nas wszystkich łączą. To znaczy bez względu, jeszcze raz podkreślam, z jakiej formuły politycznej przychodzimy i do jakiej zmierzamy. I jeszcze raz zwracam się do Michała Syski, nie polonizując, ale też wskazując, że jednak powinniśmy zauważać pozytywne aspekty myślenia o tym, że lewica jednak intelektualnie nie umiera, a przynajmniej stara się. Ale no, mówię polityczna, Michał, polityczna. Nie mówię o osobach, tylko mówię o tym, że organizacje polityczne, w sensie partie polityczne, czasami gdzieś tam mają uwiąd intelektualny. Ja oprę się chociażby o tym i podziękuję przy okazji Rafałowi tutaj Bakalarczykowi, wcześniej wspomnianemu, przez Michała, który w marcu tego roku świetny tekst na stronie Krytyki Politycznej napisał na temat tego, że można bronić programu lewicowej formacji, w tym przypadku programu Sojuszu Lewicy Demokratycznej, takich kwestii senioralnych. To jest druga część, o której chciałem powiedzieć, bo państwo opiekuńcze to nie tylko państwo skupione wokół młodych, myślenia w takich kategoriach, ale też państwo myślące o takiej polityce senioralnej. To jest duży wkład, który SLD w tym akurat przypadku wniosło w swoim programie i warto, żebyśmy o takich rzeczach pamiętali, że jednak partie lewicowe wytwarzają jakąś myśl, z którą możemy polemizować, nie zgadzać się, kłócić, nawet krytykować, bo to też jest ważne, żebyśmy krytykę słusznie uprawiali, jeżeli ona jest mądra i ma jakieś swoje uzasadnienie, ale że dziś to wszystko funkcjonuje i dobrze. Bo to pokazuje, że nie tylko na spotkaniach tych NGO-sów, tych grup, które tutaj nas łączą, jest jakieś myślenie o tym, czym lewica się w Polsce powinna zajmować. I w końcu ostatnia sprawa, chyba takie pytanie najtrudniejsze, bo dotyczące tego, czy będzie wspólna lista i czy Leonid Mastrusiak doczeka się jednej partii politycznej. No, niestety będę brutalny, ale powiem, że ja takiej dzisiaj szansy w najbliższej perspektywie i wcale nie mówię o najbliższych wyborach parlamentarnych, bo one to już w ogóle chyba nie będą determinowały jednej wspólnej listy, nie będzie. Ale czy to źle, czy to dobrze? No, słuchajcie, jeżeli miałbym dokonać pewnego też spojrzenia w przeszłość, patrząc na Platformę i PiS, które są z tego samego korzenia politycznego, przecież z Akcji Wyborczej Solidarność, a przynajmniej z życiorysów Solidarnościowych wywodzą się, to ja bym chciał, żeby w Polsce pojawiły się dwie inicjatywy, dwie partie polityczne, z tych, które są obecne, czy w przyszłości będą, czy jak to będzie wyglądało, które w Polsce zdominują scenę polityczną z perspektywy myślenia o lewicy, o takim państwie właśnie dobrobytu socjalnego, który będzie zmieniał się u władzy. Dlaczego? To też nie jest wcale tak, że musi być jedna partia polityczna. Mogą być dwie czy trzy, ale niech one będą wiodące dla narracji rządowo-politycznej w Polsce. Czy dzisiaj ona jest możliwa?
Chciałbym, żeby tak było, ale podkreślam, nie czuję, żeby to rok 18 czy 19. Mówię o tym pakiecie wyborczym determinowym. Specjalnie wyłączam z tego roku 2020, a myślę o wyborach prezydenckich, bo one mogą okazać się właśnie tym przełomowym momentem, który udałoby się wyłonić wspólnego kandydata na prezydenta, nie determinując, kto nim będzie, chociaż uważam, że to, co się dzieje przy myśleniu o tej prezydenturze pokazywaniu w tym kontekście Roberta Biedronia, jest bardzo dobre do Lewicy, bo to też popycha takie myślenie do przodu, że jednak są takie elementy, które nas łączą. Jak to będzie wyglądało? Pewnie będzie to wynikało z kontekstu wyników wyborczych roku 18 i 19, czyli tych trzech elekcji, od samorządu, europarlamentu, aż po wybory parlamentarne. I tak będziemy pewnie podejmowali też decyzje o przyszłości. Niemniej jednak wszystkich nas, bez względu, jeszcze raz podkreślam, na kolor dzisiaj flagi politycznej, na Lewicy powinno łączyć jedno. Nieobecność w przyszłym parlamencie Lewicy, bez względu z jakiego ona będzie nurtu się wywodziła, jest po prostu niedobre dla Polski. Niedobre dla Polski, bo wyłącza nas z ważnych debat społecznych, bo nie daje reprezentacji ludzi, o których wspominał Tadeusz Iwiński, czyli 1 700 000 głosujących na Lewicę. I po trzecie w końcu jest niesmaczny dla systemu politycznego, który w Polsce do tej pory był w jakikolwiek sposób zrównoważony. Ja nie mówię, że był całkiem zrównoważony, ale dawał nadzieję na to, że w ogóle w debacie publicznej niektóre głosy nie zanikały. I ostatnia rzecz, szanowni Państwo, zachęcam Was dzisiaj na koniec, bo to tutaj nie padło, ale dzisiaj został opublikowany świetny wywiad Michała Sutowskiego. Nie wiem, czy Michał jest na sali, ale dzisiaj na pewno jest na forum. Z Maćkiem Budurą. To jest taki wywiad na temat klas, myślenia o tym, gdzie Lewica powinna odnajdować swoje myślenie o takim korzeniu społecznym, takich nawet powiem kotwicy myślenia. I serdecznie polecam, bo to pokazuje, że jednak myśl lewicowa w Polsce kwitnie, nie kwitnie tylko na spotkaniach, ale w wielu głowach, a to pokazuje, że jest szansa, że Lewica w Polsce w parlamencie w 2019 roku będzie. Dziękuję. Barbara, razem, wspólnie, osobno, w czyim imieniu? W czyim imieniu? To akurat jest, wydawałoby się, dosyć proste, bo wiele osób nie czuje się usatysfakcjonowana od lat istniejącą sceną polityczną. Nie są ani konserwatystami wierzącymi w Boga, honor i ojczyznę. Są patriotami, wiara jest ich prywatną sprawą, a ojczyznę definiują nie tylko na śladach krwi po powstaniach, ale również z dumy z wynalazczości edukacji. Ale nie są prawicowi konserwatywni. Nie są też neoliberalni. Mają serdecznie dosyć zakleszczenia w układzie, który trwa od dobrych kilkunastu lat, czyli albo jesteś za PiS-em, albo za Platformą Obywatelską. A z drugiej strony wierzą w państwo polskie, wierzą w instytucje, które powinny stać na straży praw i obowiązków, wierzą w sprawiedliwy system podatkowy, wierzą w słowo, które tutaj już wielokrotnie padło, sprawiedliwość społeczna. Tych ludzi jest dużo. Tych ludzi jest coraz więcej. Państwo, jeżeli jeździcie i spotykacie się z ludźmi w Polsce, wiecie, że to duże zaangażowanie jest możliwe, byleby ich nie wsadzać do tych bloków. Czyli jest dla kogo? Dla tych, którzy mają dosyć klerykalizmu, dla tych, którzy mają dosyć upodlenia, dla tych, którzy mają dosyć takiego wyzysku, mieszaniny konserwatywno-neoliberalnego wyzysku. Jest dla kogo? Teraz pytanie, czy my to potrafimy zrobić? Na ile może potrafimy do tych ludzi realnie dotrzeć z byciem wiarygodnym? Tego się nigdy nie dowiemy, dopóki nie zaczniemy zasuwać. To zasuwanie to naprawdę nie jest nic przyjemnego, bo trzeba odwiedzać mniejsze, większe miejscowości, proponować działania, natomiast to się ewidentnie opłaca. Jeżeli nam się udało w ciągu roku działania, jak słyszę, Inicjatywa Polska, bez żadnych funduszy i dotacji zebrać, wspomóc zbiórkę 250 podpisów Przyratujmy Kobiety, zebrać w poszczególnych miastach od kilkuset do kilku tysięcy podpisów pod bezpłatną komunikację dla dzieci, pokazuje, że jest też z kim rozmawiać i to zainteresowanie dialogiem jest, tylko trzeba się bardzo starać i być bardzo, bardzo wiarygodnym. My mamy co do odrabiania. Ponieważ ten wizerunek Lewicy, który widzimy w raporcie, jest wizerunkiem przyjaznym, widzianym oczami nas samych. A postrzeganie społeczne Lewicy jest niestety dużo gorsze. I bardzo często ludzie Lewicy mają wizerunek niezainteresowanych życiem społecznym. To trzeba naprawić. I to nie jest naprawdę też wielkie zadanie, jeżeli mamy dobry program, dobre inicjatywy lokalne. Teraz w jakiej konfiguracji? A jakie to ma znaczenie, jeżeli będzie wspólny cel? Jeżeli będzie kilka tych wspólnych celów.
Tylko musimy się zacząć widywać. Nie może być tak, że w demonstracjach antyrasistowskich nie bierze udziału jedna z formacji, bo jej się nie podoba, że ktoś inny jest organizatorem. Nie może być tak, że organizowane są demonstracje, na których niektóre formacje są wspólnie, ale potrafią się pokłócić na scenie. I jedyny smutny przekaz z uroczystości jest taki, że lewica się nadal kłóci. Są małe sprawy, które można robić lokalnie. Są większe spotkania, w których też można próbować być. A czas pokaże, jak się dobrze informacji. Czas pokaże, jak przetrwają istniejące dzisiaj partie polityczne. Wybory. Dla mnie, gdyby sytuacja wyglądała tak, jak ją pokazują sondaże, ja naprawdę nie mam do kogo zagłosować. Nigdy nie zagłosuję na Prawo i Sprawiedliwość, bo uważam, że jest to formacja szkodząca państwu i szkodząca interesom polskim wszystkich. Nigdy nie zagłosuję na Platformę po tych wielu latach ich rządzenia. Nie widzę możliwości oddania głosu na formację konserwatywną. Nie zagłosuję na Nowoczesną, ponieważ uważam, że to, co mówią o gospodarce, jest po prostu głupie. Nie zagłosuję na PSL, ponieważ wiem, jak rządziło i nie jestem w stanie zagłosować dzisiaj na dwie formacje istniejące, ponieważ nie zgadzam się z tym, co proponują na lewicę. Nie zgadzam się z razem w kwestii podatków, ale z przykrością mówię, że do istniejących obecnie SLD ciężko mi znaleźć sobie zaufanie po latach rządów. I mam kłopot, ale mamy też szansę gdzieś się poznać. Być może wszyscy Państwo, bo większość tej sali jest osób przedsiębiorczych z SLD, ma szansę odbić się takimi dobrymi działaniami. Patrzę na Beatę Moskal-Słoniewską, która w swojej Świdnicy robi rewelacyjną pracę jako samorządowczyni. I takich postaci na pewno jest więcej, tylko to one muszą być widoczne, to od ich zaangażowanie powinno być sztandarem. Każdego z nas, bo to nie jest tak, że są jedni gorsi, drudzy jacyś lepsi, świetniejsi. Wszyscy mamy lata konfliktów ze sobą, które nam poszkodziły. Żyjemy w spełnionym świecie socjaldemokratycznym w dużej mierze. Jeżeli intelektualnie, to moja uwaga do kolegów i zgromadzonych tutaj kolegów i koleżanek pracujących w tych bankach, fundacjach, jeżeli nie odpowiemy na wyzwania, którym jest kryzys tożsamości, związany z nim kryzys uchodźczy, kryzys rynku pracy, z którym idzie automatyzacja i robotyzacja i brak odpowiedzi na politykę historyczną, to my faktycznie żadnych wyborów nie wygramy. Rozkminy, kto pójdzie z kim, w jakiej konfiguracji, będą traciły sens. I nie patrzmy już, a we Francji tak się wydarzyło i Macron, a marzenia o polskiej Syrizie i polskim Podemos. Nie, jesteśmy tu i teraz. I tu i teraz mamy wiele rzeczy do odpracowania, wiele rzeczy do odrobienia, ale też dużą możliwość, bo coraz więcej osób ma strasznie dosyć Platformy, ma strasznie dosyć PiSu i bardzo nie lubi Platformy Obywatelskiej. Powinno to mieć miejsce dla socjaldemokracji, siły postępowej, jakkolwiek ją nazwiemy. Tylko do tego trzeba zasuwać i tym optymistycznym akcentem pozwolę Ani zaprosić Państwa na kawę. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję panelistom. Myślę, że dyskusja była fascynująca, pokazująca pluralistyczny profil lewicy, szeroko rozumianej centrolewicy. Rozmawialiśmy o tym, czym dzisiaj ta lewica mogłaby być i w jaki sposób definiować postęp. Co nowego na lewicy i co ze zmianą pokoleniową, a także w czyim imieniu. Myślę, że dyskusja była rozdarta między idealizmem a pragmatyzmem rzeczywistości politycznej, między strategią a dyskusją o ideałach, między myślami i terminologią, która znana jest w literaturze i tutaj żalem dla polityków, dlaczego nie przekłada się na język polityczny. Myślę, że konkluzją dzisiejszej rozmowy jest to, że jakkolwiek drugi raz spotykamy się w tym samym gronie, inaczej niż w zeszłym roku, dużo bardziej ze sobą polemizujemy i może ta iskierka różnic politycznych jest w stanie sprowadzić nas do wspólnego mianownika postępu społecznego, który w jakiś sposób odpowie na wyzwania rzeczywistości współczesnej i uczeni centrolewicę siłą przyszłości jako takiej. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę, bardzo dziękuję panelistom, zapraszam na kolejne.